Raz, dwa, trzy, cztery. Mam nadzieję, że mnie słychać. Mam nadzieję, że mnie widać. To jest kanał Rapnau i jesteśmy na Twitchu i będziemy sobie dzisiaj oglądać tak naprawdę trochę Grande Connection. Może porobimy jakieś tier listy. Taki jest plan. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. E, wiem, że były dwie części tego materiału Grande. Ja go jeszcze nie oglądałem, i w sumie jestem ciekawy, co on tam wymyślił, e, i będziemy mogli to jakoś zweryfikować. Do tej pory widziałem tylko fragment, jak ktoś wrzucił na TikToka livea Malika, gdzie. Trochę komentował to, co było chyba w tej pierwszej części. Pierwszej części nie ma, ale wiem, że są jakieś zapisy, jak oglądał to Nitro i jakieś tam inne osoby, więc zaraz to sobie będziemy mogli odgrzybywać. Ja bym zaczął od tej drugiej części, tak trochę naokoło i zaraz gdzieś tutaj starał się dowiedzieć, co się tu będzie działo. Trzymano Dowód, witam serdecznie. Zaraz powinno być nas trochę więcej i zobaczymy, co się tutaj wydarzy. Mam też świadomość, że. Mm, że jest w sumie niedziela, że jest ładna pogoda, jest wieczór, więc na pewno macie co robić i wiele osób nie spędza gdzieś czasu w internecie Natomiast no, jak już tutaj zaczęliśmy, to trzeba spełnić ten plan i ponadrabiać zaległości. Szymano, dybus, Szymano, witam serdecznie. Ja tutaj będę uzywał własnych Ników, którzy są. Którzy są e, Które są podane? I dzięki oczywiście tu Fany za obserwacje. Dzięki Marvel za obserwacje. Paszu dzięki za obserwacje. Nie wiem skąd tyle nowych obserwacji ostał, ostatnio się pojawiło, kiedy nie robiliśmy live'a. E, Forgets chyba tak. Błotnik Szymano też dzięki za obserwacje. Bratan dzięki za obserwacje. Wade dzięki za obserwacje. I chyba wszystkie osoby wcześniej to już wcześniej wymieniliśmy. Siemano, nie będę rapował, natomiast będziemy oglądać Grandę, który czasem stara się rapować. To co, zacznijmy od tego, co się tutaj zadziało. Jak Malik Montana niszczy umysły dzieci? Cześć, druga. Jaki hardkorowy tytuł tutaj jest e, podany. Subskrybuj albo upublikuj, twój adres jest też w opisie. Ja na szczęście mam suba u Grandę, więc jestem bezpieczny. Tu fany YouTube już grande blokuje, pierwszą część maliku już usunięto. To bardzo ciekawe, ale wiem, że są jakieś zapisy, gdzie inni to oglądają, więc zaraz do tego przejdziemy. Apel do Was, jeszcze zanim tutaj kliknę play, o po pierwsze łapy. Nie tu nie ma łap w górę, ale zostawcie obserwację, jakiej nie macie. E, zaraz ustawię nowy próg. I jeszcze jedna ważna sprawa, czyli po prostu udostępnicie to gdzieś. Jakoś możecie to zbustować, że oglądaczy kanał, wrzućcie aktywny link na storkę i tak dalej, i tak dalej. Ja ustawiam nowy próg, tylko nowy cel. I będziemy mogli rozpoczynać. To co, teraz 930 wrzucamy. E, I teraz tak. Dobijamy kolejny próg tak naprawdę w ten sposób, stwórz cel, możecie mi w tym pomóc, a my w takim wypadku ciśniemy z materiałem. Jak wygląda casting na współczesnego rapera? Yo. Jak się nazywasz? Yang Gucci Mob. Yang kto? Najlepszy w kraju. Skąd pochodzisz? Pod ziemię. A gdzie kupiłeś te łańcuchy? Pod galerią handlową. Million dollar chain. Sprawdzone źródło. Dobra, powiedz co znaczą twoje dziary. Tu jest Gucci, że miał je zawsze na sobie, nawet jak jestem nago. Yo, mam też tatuaż kotka, abym zawsze pamiętał, aby go nakarmić. I mam też tatuaż WC, ponieważ chodzę tam codziennie. O czym ty p***isz? Zarapuj. Dobra, na razie, na razie widzę, że jest bardzo ogólnie, e, tak naprawdę dostaje się wielu, wielu młodym artystom, wielu młodym raperom pod pewnie jakichś tam galerii, którzy gdzieś tam spędzają sobie czas i starają się być drillowcami. No dobrze. Kieśnijmy dalej. Widzę, że zaczynamy od wątku humorystycznego, żeby dowiedzieć się, jak tutaj zniszczono umysły dzieciom, że później stają się takimi postaciami. Yes, Ejo, mój tatuś bogaty, bo to sugar Dead, Twój zawsze spłukany, słucha Pudzian Band. Policom kula w łeb. GUCCI GANG GUCCI GANG GUCCI yeah. GANG GUCCI GANG GUCCI GANG GANG w Private Jet, pyta skąd to mam Mówię, że tak ostro gram <laughs> szmo. Stop, 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 stop Kogo nazywasz szmo? Nie no, tak ogólnie Celowo robisz tak, żeby twoje teksty brzmiały jak najgorzej? To jest Okej, okay, to jest hip-hop, jak widzicie No cóż, tak ogólnie Ej, ty masz świadomość, że te u które zobowiązałeś się zrobić na tysiąc, to potrwa jakieś 15 godzin może tak być, może tyle potrwać, no ale cóż, yy, będzie sława, będzie tysiąc obserwujących, będą ofiary, no trzeba to jakoś zrobić, pamiętajcie, że to jest hip-hop właśnie, że tutaj nie ma miękkiej gry, lecimy dalej. Także tak, no trochę, trochę mam świadomość, że trochę wypieram to na razie, jeszcze sporo tych obserwujących do tysiąca. Hip-hop. Ochrona, zabierze tego klauna. Mam wszystkim w dół. dzięki. Eneli Czapa nagrał z Malikiem. Nic dziwnego. Dopiero co sam się żalił, że wytwórnie typu Warner dosłownie nakazują raperom wypuszczanie demoralizujących treści. Nie przesłyszałeś się. Twierdził, że raperzy muszą ryć młodym czaszka, aby zachować lukratywne kontrakty. No to jest ciekawy wątek akurat. Można by o tym porozmawiać, no ale... Ale chyba na to znajdziemy jakiś inny moment, bo... Po pierwsze, mogłoby być nas tutaj więcej, a po drugie... Że, no, mimo wszystko jednak e, temat jest bardzo, ale to bardzo skomplikowany I trzeba by tutaj wielu źródeł, żeby dobrze do niego podejść Trzeba na raz, tak? Wiem, że nie da się tego zapisać, karten. Wiem, że nie da się tego zapisać, ogarniemy jakoś Postaram się jakieś kroplówki sobie ogarnąć, żeby to naprawdę był długi live I żebyście też mogli tam być Kilku raperów już o tym mówiło, że jakby przestali nawijać o mor dilerce i się to przestaliby zarabiać. Więc Enelich Chapa po krótkim etapie przebudzenia i prób promowania zdrowego stylu życia powrócił do wyprowadzania prostych jak psy za włosy. I nagrywania z malikami za hajs. No to jest ciekawe, czy tutaj hajs został położony, czy nie. Nie mam żadnych źródeł, nie mam żadnych informacji. Nie wiem, czy malik za to zapłacił, czy nie. Zresztą, tak średnio, ostatnio skupiam się na dokonaniach nowych Malika Montany. E, gdzieś mam lepsze rzeczy w życiu do robienia, natomiast, no, to jest też case, który jest do zweryfikowania na pewno. Nie, strasz, tylko użyj jej. Nie wiem, jak jest teraz, ale jak gadałem z Menago dwa Chapy 2,5 roku temu, to mówił, że za gościnkę około 40 tysięcy dolarów. No, i tutaj też ciekawy case, co często robi grande, czyli. To, ze gdzieś tak subtelnie stara się przemycać, jak to on nie ma kontaktów w branży. Między innymi przez właśnie przywoływanie takich gadek. E, no, ciekawe, ciekawe, ilu z was wierzy w to, że rzeczywiście taka rozmowie, rozmowa mała, miała miejsce, to jest w ogóle coś, co mnie ciekawi również. Ja nie mam tego jak zweryfikować w żaden sposób. W zasadzie nikt nie ma tego jak zweryfikować. Więc takie subtelne rzucanie takich wątków no po prostu jest takim uwiarygadniacem samego Grande. A czy rzeczywiście tak było, czy nie, no to właśnie trudny temat. Kawe podobno kwotę chciał wtedy tech Nine. Za żaden fiturin nie zostało zapłacone. A, i to co mówi... No i właśnie to, to gdzieś słyszałem wcześniej, że jednak tutaj była twarda taka linia obrony, że, że nie było płacone za żaden właśnie fit, za, za nic, co się tutaj tak naprawdę pojawiło w ostatnim czasie u Malika, a dużo było tych kolaboracji przeróżnych. Taką plotkę podczas podcastu Dwa bieguny puścił świat filipe Kraper z byłej wytwórni, stwierdził, że doszły pogłoski, że Quebo mógł sprzedać prawa do swoich piosenek, co takiego? O co tu chodzi? Filipek to prawda. Fides sprzedał cały swój katalog The Universal. Z tego co ja wiem, od dwóch osób za około 10 milionów, ale może Kwebo sam się odniesie. Nie wiem jak ludzie mogą być zdrowi psychicznie, faszerując swój mózg takim kontentem. Pół dnia przewijając TikToki z tymi udawanymi reakcjami, głupkowatymi minami. Totalnie żenujące. Okej. Okay. No to jest ciekawa, ciekawa diagnoza obecnego świata na pewno. On nie jest w wielu momentach mądry, ale z drugiej strony wydaje mi się, że to jest nie może kwestia samych sociali, tylko bardziej tego, że kiedyś nie było tego aż tak bardzo widać, co generowało zainteresowanie u ludzi. Ludzie zawsze byli tacy właśnie w większości, że, że to po prostu teraz to widzimy na większą skalę. No, mieszane uczucie mam do Grande. Niby dobrze ciśnie wielu raperów, ale trochę też egotopi może trochę kłamać. Dowód, właśnie, trudno to zweryfikować w jakikolwiek sposób, bo ani. Animalik tak naprawdę tego w jakiś sposób nie wiem nie odbije. I na razie to nawet nie ma czego odbijać w żaden sposób. Tutaj patrzcie, już mamy prawie 3 minuty materiału, nie ma żadnego zarzutu. Żadnego. Eee, I to aż dziwne, że ja tutaj staję się adwokatem malika w jakiś sposób. Ale no na razie są bardzo, ale to bardzo duże ogólniki i tak naprawdę takie podbudowywanie swojej pozycji. Co jest bardzo ciekawym zabiegiem, oczywiście, no ale no zobaczmy, co będzie dalej. Tu jakiś typ przyjechał do Malika na koncert i pluł w jego stronę. A on później udostępnił jego adres na kanale, nawołując do linii. A to akurat była bardzo słaba sprawa, bardzo słabe. I samo to, że w ogóle Malik, będąc tak rozpoznawalną osobą, jednak posuwa się do takich zabiegów, jest, kurczę, wydaje mi się, że słabiutkie. Że on by pokazał swoją... Wielkość albo pokazałby swoją klasę, gdyby jednak nieco inaczej rozgrywał takie konflikt. ale to jest zupełnie moje subiektywne zdanie. Myślę, że będąc już w wieku Malika, właśnie mając taką pozycję na scenie, zdecydowanie mógł sobie trochę inaczej z tym poradzić, z takim dość głupim zachowaniem. No bo jednak plucie pod sceną na kogoś, czy nawet sugerowanie, że się go nie wiem lekceważy w jakiś sposób, no też nie jest zbyt mądrym zachowaniem. Tylko różnica jest taka, że tamten koleś o tym nie pomyślał i w jakiś sposób jest jeszcze młody i głupi. A tutaj mamy gościa, który jednak jest już dość doświadczony życiowo i, i mógł to po prostu rozegrać w sposób taki bardziej cywilizowany. Trzyma, będzie reakcja na młodego Westa, MVP, Mikrus, nie wiem. Jak znajdę czas to będzie, obym znalazł. Ale to wtedy na ty. Następnie kazał mu napluć w lustro i to nagrać. A ty? P no i to właśnie było słabiutkie. No, to było słabiutkie. No, bo dzieciak po prostu się wystraszył w jakiś sposób, że coś mu się stanie, że te dane wypłyną albo i tak wypłynęły i, i że gdzieś tam inni ludzie też jacyś fani z armii Malika będą e, próbowali teraz się zemścić za swojego idola. Wydaje mi się, że Dałoby radę wznieść się tutaj z takim człowieczeństwem nieco wyżej. No ale to też jest kwestia chwili pewnie i też kwestia emocji. Nie wiem, trudno mi to jakkolwiek bardziej zanalizować, ocenić, no bo to jednak wszystko widzimy tylko z zewnątrz. Ale nie wydaje mi się, że taka reakcja na, na głupie zachowanie jakiegoś gościa pod sceną jest najbardziej właściwą. To nawet jestem tego pewny, że nie jest. To zrobił? Jeszcze raz bardzo pana przepraszam za moje zachowanie. Zachowałem się żałośnie. Ludzie, przecież to jest utrata człowieczeństwa. Krajerzy, właśnie A pod tym adresem mieszka też jego rodzina. Pamiętam jaka była nagonka na peje, kiedy nawoływał, aby tłum odklęszcza, który pokazywał mu środkowy palec. Wiecie, tylko to też jest taki case, no to też było głupie zachowanie pay i zawsze o tym gdzieś będę mógł wspomnieć. Nie tylko kwestia emocji, kwestia ego, trochę może tutaj wejść to, że właśnie cała masa ludzi jest za wami, ale na przykład z takich sytuacji, które też wynikały z takiego hejterstwa, głupiego hejterstwa w necie, to chyba najlepiej zrobił to jak sobie z tym radzić, pokazał gość, który ma ksywę Jaglak chyba, albo... -Kar Karnowski. Dobrze kojarzę? Koleś po prostu znalazł typa. Odwiedził go, porozmawiał z jego rodzicami. Nie było żadnej nagonki, nie było żadnego grożenia. Wszystko było bardzo kulturalne. I rzeczywiście wtedy ziomeczek przeprosił, przyznał się, że to było głupie zachowanie, była to pewnego rodzaju nauczka, ale było to rozegrane w sposób wydaje mi się że trochę bardziej cywilizowany, taki bardziej ludzki niż to co mieliśmy na przykład tutaj, tutaj to w ogóle w przypadku tego koncertu w Zielonej Guze to nie mam pytań. I w przypadku tego, co na przykład zaserwował w odpowiedzi, Malik, no, dałoby radę to zrobić w sposób bardziej z klasą pewnie. Tylko każdy jest też człowiekiem, nie? Nawet tacy właśnie znani artyści, finalnie oni też mają jakieś tam swoje słabości, być może nie wiem, kompleksy, być może po prostu są czuli na pewnych punktach i później gdzieś w jakiś sposób też okazują tę swoją słabość w drugą stronę. Tak? No Oj, to prawda. No i właśnie tutaj kwestia tego, że z jednej strony ta pani ma rację, bo właśnie mógł zachować się inaczej, mógł zareagować inaczej, ale z drugiej strony grają rolę te emocje i no i, i, i wszyscy jesteśmy tylko ludźmi. Tylko gdyby tak to wszystko tłumaczyć, to nie wiem, to jakieś po prostu bardzo nerwowe odpowiedzi na atak, na zachowanie, nie wiem, takie po prostu. Bardzo zaogniające sytuacje, no zawsze można by było usprawiedliwić, a to nie jest jednak chyba najlepsze rozwiązanie. Bo to wszystko by dalej eskalowało non-stop. Wspominam również jaka nagonka była na Filipa Heizera, kiedy udostępnił dane jakiegoś widza, a ten został po... Ty. Ale to przez to, że upubliczniłeś jego ta, dane. Tak, tak, no mówię, to był bardzo radykalny krok, ale absolutnie się go nie wstydzę. Będę robić jeszcze gorzej. Czy ja go wystawiłem? On powinien dostać kilka razy bardziej. Czyli idą no i to też jest takie podejście, widzicie, tylko że taki, no i właśnie to jest case znanych ludzi, taki Philip Heiser później zrobi sobie jedną akcję charytatywną albo drugą, każdy uzna, że nie ma problemu. Podobnie będzie w przypadku innych osób, które coś głupiego odwaliły. Ten świat tak działa, jest bardzo irracjonalny, jest bardzo głupi, możecie odwalić naprawdę duże szambo trochę nie myśląc. O konsekwencjach, a później, żeby się wybielić, żeby tak naprawdę temat został zamknięty, wystarczy jakaś jedna, jeden ocieplacz wizerunku, i wszystko jest okej. Okay. Nikt nie widzi problemu. Pięknie. Z ich tokiem rozumowania ci wszyscy ludzie oburzeni szyderą Malika powinni tłumnie ruszyć do niego, do studia, żeby obić mu mordę. jeden człowiek w twarz, tak realnie, fizycznie. Na ulicy? Może przy okazji spotkaliby tam Kubańczyka, który kieruje się wyjątkową etyką i moralnością online. Essentials Kubańczyka, z pękniętym słoikiem w dupę. a w realu przyklaskuje. Synu co się to jest, to jest chory, nie? I skandaliczne. Jakieś. Co najlepsze, Malik tłumaczy, że nawoływanie do linku i obrażanie swoich widzów jest elementem promocji płyty. Czyli no i właśnie to też jest takie pokrętne bardzo, nie? Że jednak nie można się tym, nie powinno się przynajmniej czymś takim takiego zachowania, nie? Że się bardzo najpierw napędza takie negatywne reakcje społeczności, zachowuje w sposób bardzo kontrowersyjny, ci ludzie oczywiście na to reagują, komentują to negatywnie, a później wychodzi na to, że wy robicie z siebie teraz wroga wszystkich i że jak was wszyscy nienawidzą, więc macie rację. Trochę to takie bardzo naginane, naciągane, ja się na to nie łapię. Chris pisze tak, Sokół fajnie załatwił taki incydent podobny. Tak, to jest właśnie kwestia tego panowania i klasy w miarę, e, którą no jednak gdzieś, gdzieś, gdzieś też się... Hmm, czy można tak naprawdę nabyć? Niektórzy po prostu inaczej reagują na tę sytuację, bardziej z chłodną głową. Wszystko jest bardzo indywidualne. I według niego mogę powiedzieć, że jest na przykład kozo je. Yeah. 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 Wystarczy, że dodam, to nie przejaw ksenofobii, tylko promocja nowego mixtape'u. No, i właśnie na tym to polega, że w takim świecie, gdzie można zaogniać, można odpowiadać jeszcze bardziej, można odpowiadać w sposób bardziej dobitny, ta nienawiść, ta wrogość się napędza i, i nic dobrego z tego nie wychodzi. To tak jak ten case właśnie ostatnio, gdzie też Malik stworzył sobie grupę ludzi, którzy mieli być takimi właśnie wyznawcami, którzy będą przychodzić w dane miejsca, gdzie na przykład ktoś źle napisał o Maliku i tam później cisnąć tę osobę. Okej, okay, rozumiem, że mu się nie podoba, że ktoś mu ciśnie. Szczególnie się to nie jest krytyka, tylko jest to irracjonalne jakieś też właśnie podważanie pozycji i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to, że on tam będzie wysyłał ludzi, albo ci ludzie sami będą znajdować takie treści, sami, żeby wykazać się przed swoim idolem, będą tam po prostu komuś cisnęli, albo robili jakieś przykrości, sprawi tylko to, że to się bardziej nakręca. I będąc osobą, która jest Wyżej nie wiem, w jakiś sposób pod względem człowieczeństwa na przykład, albo po prostu już statusu, takiej wiedzy o życiu. Chyba łatwiej byłoby odpuścić w tym momencie i nie reagować, żeby tego nie eskalować. Bo przecież ten beznadziejny komentarz, który w jaki sposób może celować w malika, on tak naprawdę nie zrobi nic. Jemu, jego pozycji, w żaden sposób, więc po co na to reagować? Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem byłoby jednak, żeby to odpuścić, nie? Bo w żaden sposób nie ma to sprawczości. A tutaj jednak chodzi o to, że dochodzi ta gra ego, dochodzi to, że o ktoś mnie obraził, więc teraz mu pocisnę dwa razy bardziej. Jeszcze naśle tam jakichś ludzi, którzy będą mu w komentarzach cisnąć, albo udostępnię adres, albo zrobię cokolwiek dalej. W sensie, jeśli ta druga osoba byłaby odpowiednio duża i miałaby takie same podejście. Miałaby takie zasoby, to wtedy starałaby się odgryźć jeszcze w drugi sposób, bardziej zaognić. Później znowu Malik starałby się bardziej zaognić. I gra polega tylko na tym, kto ma więcej zasobów. Czyli tak jakby mamy starcie, starcie dwóch jednostek. Tworzymy jakąś chorą wojnę w sytuacji, która jest totalnie banalna. Eee, tak. Lo nie, 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 nie będziemy tak robić. Nie ma żadnych wiadomości z Discorda. Lecimy. Także no, to nawoływanie do takich linczów, czy w jakiś sposób odgryzanie się. Ja nadal nie uważam, że to jest najlepsze rozwiązanie i zdecydowanie bardziej taki malik pokazałby klasę. Moim zdaniem, gdyby jednak odpowiadał dobrem na tej niegodziwości w jakiś sposób. To też by budziło refleksję u drugiej strony. Ja w to wierzę bardzo, że to rzeczywiście budziłoby refleksję, ale no niestety świat nie jest idealny. Ja się wk***łem, powiedziałem, że was w dup*** czy cokolwiek, to to jest wypowiedź artystyczna. Po fali krytyki zamiast przyznać, że się skompromitował, mówi, żeby fani powiązali daty jego odklejek. Skupcie się proszę na datach i na wszystkich szczegółach odklejek. Co za kretyn. Tak jakby to niby były i co, do tej pory ktoś to rozwiązał? Jakie były daty? Czy to połączyliście kropki, że to był jakiś plan promocyjny? Ja do tej pory nic o tym nie wiem. Natomiast tutaj też był taki kadr, z tego cudowna jest miłość w polsacie i kurczę, niestety, wydaje mi się, że w pewnym momencie. Ja tego nikomu nie życzę, ale wydaje mi się, że będzie coś takiego jak z tą Dagmarą Kazimierską teraz, że TVN czy tam Polsat, ja nie oglądam telewizji, więc nie wiem gdzie dokładnie ona była z tym swoim programem, ale w końcu było ileś sygnałów. Raz coś się pojawiało w sieci, drugi raz trzeci, że ona tam zajmowała się różnymi rzeczami, że miała jakiś wyrok i finalnie za którymś razem wylało się szambo i teraz te telewizje nagle w popłochu usuwają wszystkie materiały z nią. Nie życzę nikomu żeby tak było, ale Malik miał już za sobą jedną taką sytuację, gdzie po prostu po tym highlik wszystko tak naprawdę zaczęło się bardzo gotować yy, i było bardzo nerwowo i znaczy tak bardzo trzeźwo na to patrząc jest jakaś szansa, niestety albo niestety że coś takiego wydarzy się również z takimi jego występami na przykład w tym Polsacie, na koncertach typu Cudowna jest miłość. Tylko, że telewizje to telewizja i cóż, tam raczej nie pracują ludzie, którzy są zdolni do jakiejkolwiek refleksji. Nic, nic, nic nowego w sumie. Maliki Klasa, piseker błagam. To znaczy, tak, ja mogę powiedzieć jedynie to, że od osób, które w jakiś sposób poznały Malika i które miałem okazję poznać, słyszałem że może, że ma taką twarz, która jest bardzo okej okay, twarzą. Takim człowiekiem, który naprawdę nikomu nic złego nie robi, jest bardzo przyjazny yy, i w sumie to ma wiele zalet, jest inteligentny itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Ja im wierzę w jakiś sposób, nie? Są tutaj też takie sytuacje, gdzie rzeczywiście trzeba oddać, że dobrze tą swoją karierę rozpracował. Natomiast są też takie sytuacje, gdzie to jego dochodzi do głosu i wtedy... Albo na przykład ten temat taki, takiej spinki, gdzie on w jakiś sposób reagował nerwowo na jakieś moje komentarze. Właśnie o to mi chodzi, że wydaje mi się, że po prostu niektóre relacje źle się zaczynają. Zupełnie niepotrzebnie. To po prostu kwestia nieporozumień. Nie mówię o tym, jaki jest prywatnie, bo nie znam tylko Maliku, który kreuje się w internecie. To też są. Jest kilka Malików, co najmniej. Jest Malik, który reaguje na krytykę albo reaguje na hejt. Może też nie rozróżniać tych dwóch pojęć, bo ja nigdy nie hejtowałem Malika w jakiś sposób na przykład i nawet chyba miesiąc przed tą moją dramką w moim Q&A uznałem, że on jest topką w danym momencie, że jest najbardziej takim raperem z pozycją na scenie, więc tam po prostu chodziło o krytykę różnych jego zachowań, niekoniecznie o hejting. I docenienie też tego, co robił dla sceny. Natomiast no, jest kilku malików. Jest malik, który jest spoko. Jest malik, który nerwowo reaguje na krytykę. Jest malik, który momentami puszcza naprawdę bardzo ciekawe traki, treściowo inspirujące. A czasem jest malik, który y, puszcza jakieś traki, w których ta treść jest chyba na, nie wiem, 50. miejscu, na samym końcu listy i gdzie tak naprawdę chodzi głównie o brzmienie. Albo są też jakieś takie... Bardzo proste treści, żeby nie powiedzieć bardziej, więc no to kwestia bardzo wielowymiarowa, e, ja bym tak nie uogólniał. Zresztą wydaje mi się, że nawet z tego co tutaj powiem, to i tak zostaną wyciągnięte takie najgorsze rzeczy, a te dobre zostaną pominięte. No ale tak to już jest w życiu. Słuchamy dalej. Zaplanowane ruchy, oni nie mają wstydu. I to od początku, jakby buduje w chłopakach, to, że nie mają wstydu. Żeby ratować własną skórę, jest w stanie wyprzeć się wszystkiego. Tak jak usunął zdjęcie ze słowikiem i na live'ie zaczął jechać po gitach. Krzyw. zwykłe kłopoty. Albo kiedy szybciutko odciął się od Hailik, kiedy Gale zamknęło ABW. Dwa... No, też w jakiś sposób nie? pokazanie czystych rączek, tego, że nie mam z niczym wspólnego. Myślę, że każdy by robił tak samo w danej sytuacji, żeby jednak. Nie dotarły do niego konsekwencje w żaden sposób. To jest totalnie ludzkie. Tylko w zasadzie z drugiej strony, po co się w te rzeczy pakować, nie, wcześniej? I trochę takie właśnie, czy kreowanie, czy nie, bo ja nie wiem, na ile to jest prawdziwe takiego gangsterskiego życia, no, w jakiś sposób sprawia, że takie osoby albo takie sytuacje Gdzieś są blisko, no i też nie ukrywajmy, że muzyka jednak generuje na tym najwyższym szczeblu dość duże zarobki, i jak są duże pieniądze, to też jakieś osoby tam wokół mogą się tego kręcić, również. I no i siłą rzeczy. Nawet no, można nie mieć czegoś takiego, że, że ta asertywność się może pojawić w takich relacjach, tylko że to później wypływa i później trzeba szybko to kasować. Zresztą jest nawet sytuacja, gdzie właśnie przy tym usunięciu tego zdjęcia, właśnie gdzieś mi się to ostało i też to wrzuciłem, bo oczywiście była to pewnego rodzaju niekonsekwencja i hipokryzja, nie? Tylko wszyscy jesteśmy czasami hipokrytami niestety. Siemano insomnia, siemano wszystkim. Także no tutaj widzę, że wyciąga grande, takie naprawdę mocne rzeczy. Tylko, że wydaje mi się, że, no, że każdy w jakiś sposób jak gra tak grubo, to starałby się od tego wszystkiego odciąć jak najbardziej się da. 20% udziałów miała uwaga partnerka Malika, Magdalena Żewnicka. I ta sprawa, tak samo jak pozostałe, uszła mu na sucho. A kiedy twórcy wypuścili filmy krytykujące jego zachowanie, zaczął im grozić. To będę was dojeżdżać. Będę was dojeżdżać, po prostu, i zobaczycie. Patrz, się nie zebra. Czy to będzie ktoś z moich braci, będziecie dojeżdżani wszyscy po kolei. Mam jakieś radny. No i właśnie, takie nerwowe zachowania. Zachowania, które naprawdę w jakiś sposób, no, można by chyba pohamować. Ja wiem, że tutaj gra była naprawdę gruba, no bo z jednej strony tutaj wokół tego High zaczęło się naprawdę dziać grubo, ale z drugiej strony, no jeśli Malik naprawdę jest czyściutki, nie ma żadnych powiązań, nic się nie dzieje, to po co taka nerwowa reakcja w jakiś sposób? Wszystko zostało fajnie wyczyszczone, widzicie, wszystko jest fajnie, klaut MMA teraz działa, piwko nie można, zacznie walczyć, Sławomir Peszko, Lexi jest sympatyczny, jest family friendly, nie ma żadnego problemu, widzicie, nic się nie stało, wszystko jest dobrze. <laughs> tak to działa w tym świecie, który jest bardzo logiczny. I w sumie to nawet chyba nie chcę go zrozumieć do końca. Klerki internetowe. Prawdziwy świat jest jak odłożycie telefon. Powiedział internetowy pat, który z telefonem się nie rozstaje. A nie za tą klawiaturą całymi dniami. No to mów, że nagrywasz fikcję literacką, zrób sobie alter ego jak d i możesz nagrywać o czym chcesz. No ale wtedy by cię już nie słuchali, wiedząc, że wszystko co masz zostało sfinansowane z kieszeni ich rodziców, a nie z tej wybujałej gangsterki. Dziękuję. No i ogólnie też po takich wypowiedziach trochę Malika, widać, że po ostatnich zasięgach jego numerów, że bardzo mu spadły te zasięgi, tak jakby część słuchaczy zostali sami wyznawcy, a cała reszta gdzieś wydaje mi się, że ma duży niesmak odnośnie właśnie tych ich wypowiedzi tego co on gdzieś pisał albo jak reagował na krytykę albo jak się zachowywał momentami jak często są to takie rzeczy z różnych światów wręcz że momentami jest to bardzo spoko Malik z drugiej strony jest to agresywny Malik gdzieś tych twarzy jest bardzo dużo w bardzo krótkim nakładzie czasu i dużo się dzieje wokół do tego tak no jak widać ludzie to widzą i ludzie też nie są irracjonalni mają swój odbiór Inny temat to w ogóle to, jak te kolaboracje gdzieś wpływają na to, jaka jest pozycja sceny polskiej teraz dzięki temu, co się wydarzyło, ale no wydaje mi się, że można to oddzielać przy gadaniu o. O postać malika w jakiś sposób. Można jednocześnie to doceniać, ale też można jakoś rzeczowo starać się to krytykować, co czasem robi. żelazo póki gorące, studenci. Kup płytę, kup ubranie, kup tam opaskę, kup to, kup tamto. Jak wydamy edycję kolekcjonerską, nakład limitowany, to ty to kup. Dzisiaj raperzy są reprezentantami popkultury, którzy wywierają ogromny wpływ na to, jak się ludzie noszą. Wiem, że te... No i to prawda, no to rzeczywiście wypadałoby nie, że też będąc dorosłym facetem macie jakiś tam po prostu poziom odpowiedzialności za to, co się dzieje. I z jednej strony siano i z jednej strony takie parcie na to, że takie demoralizujące treści najbardziej najbardziej siadają, najbardziej się sprzedają i są pożądane przez wielu, a z drugiej strony, no jednak gdzieś ta świadomość sprawiałaby yy, w idealnym świecie, że, że jednak. Raperzy też o tym pamiętają, że mają wpływ na dzieciaki. Dzieciaki po prostu jako wzór stawiają sobie nas, panowie. A oto kanalion. No to warto by było właśnie w jakiś bardzo rozważny sposób, nieemocjonalny często, podejmować yy, rozważne decyzje. I wtedy będzie zdecydowanie łatwiej stanowić wzór dla tych dzieciaków. Czego brakuje przeciętnemu słuchaczowi rapu? Czego, twoim zdaniem, brakuje przeciętnemu słuchaczowi rapu w Polsce? Mózgu. Mózgu. Ale wiecie też, że tutaj przy takich wypowiedziach, jak raper wypowiada takie słowo, to najprawdopodobniej no, jego słuchacze są obrazem jego osoby. W jakiś sposób utożsamiają się z tym, co nabija taki Kali na przykład w danym momencie, więc Kali mówiąc coś takiego, że słuchaczom. Rapu, brakuje mózgu, a on jest sam raperem. W jakiś sposób strzela sobie sam bardzo solidnym pancem yy, i nawet nie da się z tego jak wykręcić, więc to jest bardzo przykre. Ale to jest taka jakby autoanaliza wtedy. Tylko trochę pośrednia. Podsumował swoich słuchaczy, a nagrywa z raperami, o IQ nocnika. Co ostatnio tobą wstrząsnęło. Hmm, 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 hmm. 120 kilo, które mnie przygniotło. Oczywiście Pareszcik sympatyczny. Ostatnio był na Gali pop Killera, także było miło, fajnie, sympatycznie, co prawda tylko się przywitaliśmy, ale jak widać można, w ogóle też wydaje mi się, że te przepychanki internetowe, a realny świat to jest zupełnie co innego. I wiele osób, które ma taki wizerunek kontrowersyjny, nie wiem, kacper Hata, albo właśnie REST momentami, że to tak naprawdę są sympatyczne ziomeczki. Być może tak samo jest z malikiem, nie? że to jest kwestia po prostu rozpoczęcia znajomości, czy tam z paluchem, albo z innymi osobami, które no dla niektórych będą po prostu od początku niemiłe, a dla innych okej, okay, jeśli nic wcześniej ich nie poróżniło. To jest w ogóle ciężki temat, nie? że jednak też. Część osób po prostu, mimo tego, że jest taka konfliktowa, to jednak wyczuwa, z kim może się skonfliktować, a z kim nie w danym momencie, e, co się bardziej opłaca. I tutaj bardziej takie właśnie badanie: e, gdzie można sobie na coś pozwolić, na jakiś komentarz, pociśnięcie komuś, a gdzie nie. I byłoby cała, byłaby cała masa historii, które można by przywołać. Które właśnie o tym świadczą, że kiedy raper sobie na coś pozwala, kiedy nie ma na przykład obok ziomeczka, który więcej znaczy, albo jakieś tam inne sytuacje, tylko że nie chce do końca ich przywoływać. Nie chce gdzieś tych kuluarów po prostu wyciągać teraz w internet. Czucie, że zapraszał na klipy gości po Kroju Słowika czy Roberta RS997 po to, aby podtrzymać swój gangsta image. Papa, puszczam się i papa! Ale po filmie. No i właśnie, to jest właśnie coś takiego, że jak Stanowski wypuści film, bo pewnie o tym teraz będzie wątek, że jak nagle te znajomości przestają być fleksem, a zaczynają być ciężarem, to nagle są gumkowane. I to jest bardzo duża niekonsekwencja. To może warto by było z racji wzięcia odpowiedzialności za swoich słuchaczy, za to, czym się wzorują. E jaki się ma autorytet, od razu po prostu nie pokazywać jakichś kontrowersyjnych, być może często negatywnych postaci, tylko no, nie gumkować tego w momencie, kiedy zaczyna się palić dupa dopiero, tylko od razu pomyśleć, zawczasu, do przodu. Byłoby pięknie, gdyby tak to wszystko działało w świecie. Niestety, tak, to nie działa. Stanowskiego zaczęło mu to kolidować pr z biznesem. Więc odciął się jak chorągiewka, tłumacząc, że Słowik był tylko przypadkowym no-namem, który chciał sobie z nim zrobić fotosa. I co? I nie ma żadnego problemu tak naprawdę wtedy. Wszystko jest git, nie? Tylko, że to każdy, kto ma więcej niż dwa IQ, wie, że to wszystko jest tylko... To pokrytka I, i, i rzeczywistość jest inna, ale dla większości po prostu debili taka wypowiedź, czy po prostu no takie wytłumaczenie się wystarczy, bo nikt nie będzie drążył dalej. Bo po co drążyć, po co gdzieś spoglądać w tę stronę? To się totalnie nie opłaca. Ale no jak ktoś ma właśnie więcej niż dwa punkty IQ, no to będzie wiedział, że to jest tylko i wyłącznie takie wykręcenie się, żeby w danym momencie, kiedy się pali, po prostu zagasić pożar, a po dwóch tygodniach będzie już wszystko dobrze, owieczki zapomną. I no, o to jest chyba problem, że wtedy malik wścieka się na te osoby, które jednak widzą, że to jest tylko wytłumaczenie, a nie rzeczywistość, i, i zaczyna się jakieś takie niezrozumienie wzajemne. Totalnie niepotrzebne. Można było tego uniknąć, można było zawczasu pomyśleć: Ej, w sumie zrobienie tego zdjęcia byłoby głupie, zaproszenie tej osoby na klip byłoby głupie, przecież słuchają nas dzieciaki, one się na nas wzorują. Wystarczyłoby to zrobić, nie byłoby żadnego problemu, nie byłoby żadnych dramek, wszystko byłoby dobrze. Pięknie, co nie? Po co komplikować świat? Wystarczy myśleć do przodu. do tego tematu, słowika, to, że ktoś sobie zrobi ze mną zdjęcie, nic nie oznacza. Nagrywali klip, a on się gdzieś tam przypałętał pod nogami. Nie mam z. No i właśnie o to chodzi. Właśnie o to chodzi, o to się ludzie przywalają, o takie rzeczy. To nawet nie jest hejt. to jest po prostu jakieś domaganie się takiej transparentności w jakiś sposób, a nie wykręcanie się. nic do czynienia. Mało tego, zaczął ich nazywać kłamcami i krzywdzicielami. Zresztą słusznie, ale te pastusy naprawdę się latami w więzieniach. Za to Malik może wieść życie do kondoma, ale nie ponosić konsekwencji takiego życia. Jemu wyrok nie grozi, bo jest pozerem. Ja jestem boss, don, player. Ja jestem pozerem. Jednocześnie swoich widzów Oswaja z tą patologią i promuje ten styl życia jako coś godnego naśladowania. Powiesz zaraz, ale kto tego słucha na poważnie? Tysiące ludzi. Nawet kiedy troglodyta wskoczył na ladę w maku, za chwilę znalazła się Rzesza Naśladowców. Na no i właśnie, tu też można było zawczasu pomyśleć. Ja wiem, że to jest bardzo banalna sytuacja, ale z drugiej strony, jak sam artysta ma świadomość, że dzieciaki się na nim wzorują, i wie też, jak ciężko za jak małe pieniądze pracują sobie ci ludzie w Maku, to można wtedy pomyśleć tak w przód, ej, może ja nie wejdę na teladę, może nie odwalę tego, bo jak ja to odwalę, to nawet jak ja później to zadośćuczynię temu pracownikowi Maka w jakiś sposób, nie wiem, nawet coś mu dam, to... Później będą naśladowcy moi i te dzieciaki będą robić to samo i uprzykrzać życie tym innym ludziom. I samo to pomyślenie rozwiązałoby problem, bo nie byłoby sytuacji, nie byłoby naśladowców, wszystko byłoby dobrze. I można wtedy nawet posunąć się dalej i pomyśleć tak. Ej, ja nie wskoczę teraz na ten stół, ale ja na przykład teraz pomogę tej pani, która pracuje w maku. W jaki sposób będę miły dla niej, uczynny, to wtedy ci moi naśladowcy też będą robić świat lepszym. Czy to nie jest. Czy możemy tyle wymagać od artystów, którzy są właśnie wzorami, którzy, którzy w jakiś sposób mają wpływ na, naś, na jakieś młode osoby? Chociaż tyle myślenia. Naprawdę, to by wystarczyło. Ja naprawdę piszę się na to, żeby tak po prostu chodzić krok w krok za takimi znanymi osobami i mówić im, nie, to będzie głupie. Jeśli oni sami nie są w stanie tego robić, jeśli sami nie są w stanie po prostu dokonać autorefleksji, to powinni mieć w otoczeniu takie osoby, które im powiedzą, wiesz co, nie rób tego, to będzie głupie, przecież dzieciaki cię słuchają. Ba, takie osoby powinny sobie po prostu zatrudnić taką osobę, która chodzi za nimi, która jest bardziej rozważna niż one, żeby po prostu nie robić głupot, nie sprawiać, że świat jest gorszym miejscem, tylko, że jest lepszym miejscem. Ogranicza się wtedy dramki, ogranicza się takie kontrowersyjne jakieś emocje, e, wszystkie sytuacje, a świat staje się lepszy. Piękna sprawa, naprawdę. Apeluję, żeby każdy artysta coś takiego po prostu wdrożył u siebie. To by było piękne. Tak, ale im głupsze akcje, tym większy hype. No niestety, no i właśnie tutaj na tym to polega, że świat jest irracjonalnie głupi. A jednak, jeśli ktoś chce rosnąć, to musi zrobić głupie rzeczy. No ja też zdecydowanie więcej miałbym wyświetleń, gdybym w jakiś sposób zachowywał się jak idiota na tych live'ach. Tego nie robię, dlatego dobijamy tysiąc obserwujących, a nie sto tysięcy obserwujących. Tylko kwestia tego, że człowiek chce wyzbyć się. Tego człowieczeństwa w sobie, czy jednak nie? Ja wiem, że to jest po prostu polepszanie swojej jakości życia, że każdy dąży do tego, żeby osiągnąć sukces, zapewnić po prostu byt swoim dzieciom, rodzinie, otoczeniu. Tylko za wszelką cenę, na pewno za wszelką cenę, a nawet jeśli już ktoś osiągnął, nawet jeśli osiągnął tymi kontrowersyjnymi zachowaniami, to może w pewnym momencie czas na takie nawrócenie. Gadam teraz jak tał, ale może właśnie czas na taką osobę która będzie za wami chodzić i będzie waszym zdrowym rozsądkiem i mówić, nie rób tego, bo ludzie się na tobie wzorują. Zrób coś dobrego w zamian tego głupiego odpału. Może się tak nie zwiraluje, ale ludzie będą powielać twoje dobre zachowanie i świat stanie się lepszy. Apeluję o to, żeby każdy, każdy znany raper, znany artysta miał właśnie taki głos rozsądku wokół siebie. Zatrudnijcie tych ludzi. To naprawdę sprawi, że świat będzie lepszy, a wy będziecie mieli mniej dram. I może będziecie mieli poczucie, że zrobiliście coś dobrego? W tych patolajwach łączą się z nim głównie dziewczynki i chłopcy z górną granicą w wieku 13 lat. Naście. 13 lat? najstarsze, 13. 13? Jak te dziewczynki mówią, że młodsi go słuchają. Młodsze no. twoje. słuchają piosenki. Armia Malika. Zobacz, gangster to dla niego ktoś, kto drugiemu gangsterowi zabiera pieniądze. Mamy gangster, to jest ten, kto pójdzie. Ku drugiego gangstera zabierać pieniądze, zabierze mu jego pieniądze i będzie się z nim kłócić. A skąd ci inni gangsterzy mieliby mieć ten szmal i wpływy, o które walczą? No tak, no bo jednak w jakiś sposób to wszystko opiera się o wyzyskiwanie tych bezbronnych. I niestety taka była geneza większości majątków e, gangsterskich jakichś tam, na tyle, na ile mogę to sobie obserwować e, z daleka. Lepiej budować coś solidniej i powoli niż się wybić na głupocie, to też prawda. No i też to widać, że te kontrowersje Malika, które w jakiś sposób sprawiły, że miał naprawdę duże wyświetlenia i te kolaboracje, też duże wyświetlenia, duży hype. To jednak bardzo szybko wyparowało. Jak zobaczycie ostatnie wyświetlenia pod jego numerami, to już tak kolorowo nie jest. A gdyby mieć więcej tej rozwagi w sobie. Więcej konsekwencji i naprawdę przy takiej rozpoznawalności, przy takiej marce, jaką on teraz ma, zacząć robić bardzo dużo dobrych rzeczy. Ja wiem, że on i takie robił, że odwiedzał jakieś po prostu chore dzieciaki. To nawet mój znajomy opowiadał mi, jak go zaprosił gdzieś właśnie do Olsztyna, chyba, gdzie odwiedził, gdzie wszystko było dobrze, gdzie naprawdę można było na nim polegać. Tylko, że Malik sobie spierdziela ten wizerunek w jakiś sposób na własne życzenie, tak jakby w pewnych momentach, niekonsekwencji. On naprawdę mógłby być świetnym wzorem, on nie musi być kryształowym człowiekiem po prostu, on może mieć swoje wady, ale mógłby zrobić tak dobry wizerunek, żebyśmy chcieli, żeby został drugim papieżem. Naprawdę ma do tego wszelkie zasoby. Tylko tego nie robić z jakiegoś powodu. Bardzo nad tym ubolewam, no bo właśnie wtedy są takie dramki, są takie konflikty, jest jeszcze więcej jakiejś nienawiści wzajemnej, frustracji, niezrozumienia i on może czuć się z tym źle i ludzie czują się z tym źle. To jest droga donikąd, moim zdaniem. Naprawdę, no, ciekawy jestem, czy kiedyś będę miał okazję pogadać sobie z Malikiem e, z jakiejś tam e, dziwnej, e, nie wiem, z jakiejś dziwnej sytuacji. I czy uda nam się, czy udałoby nam się przeskoczyć tę spinkę z kiedyś w internecie? To by było naprawdę mądre, gdyby to się udało przeskoczyć i pogadać jak człowiek. Tak naprawdę szczerze, bez żadnych po prostu presji, bez żadnych, nie wiem, wizji, wizji negatywnego rozwiązania, relacji i tak dalej. To by było naprawdę mądre, gdyby po prostu tak sobie pogadać, zanalizować to, dlaczego ludzie Cię tak nie lubią, dlaczego tak Cię cisną? Jak zrobić, żeby jednak prowadzić z tej swojej dużej pozycji więcej dobra, niż napędzać dalej tę taką wzajemną agresję? Najłatwiej jest zarobić na takim złym zachowaniu, tylko na pewnym etapie już to, że macie jeszcze więcej pieniędzy, to nie jest żadne rozwiązanie. Zaczyna się taki altruizm, że macie już zapewnione to tak naprawdę dobre bycie na pokolenia. I wtedy możecie zacząć zmieniać świat na lepsze, żeby wasze dzieci żyły w świecie, który jest bardziej przyjazny, a nie bardziej pełny agresji i takiego wzajemnego niezrozumienia i naganiania na siebie wzajemnie. I wydaje mi się, że Malik jest na tyle inteligentną osobą, że on o tym wie. Tylko być może nie wie teraz, jak to zrobić. Jak się z tego wyplątać w jakiś sposób? Jak zmienić ten swój wizerunek na lepsze? A to jest naprawdę bardzo proste. Geniuszu! Skąd jak nie skrzywdzenia i zarabiania na tych, którzy z tym światem nie mają nic wspólnego? Czyli on nawet udaje, że nie wie na kogo pozuje. To są zwykłe i krzywdziciele. Tymi słowami pięknie się wyjaśniłeś. Czyli twój kumpel Kazior za obrabowanie niewinnym ludziom chaty jest k***ą i krzywdzicielem. To ja w ogóle widziałem ostatnio Kaziora w okolicy Pałacu Kultury, dopiero co sobie wysiadłem z metra, dopiero co przyjechałem i gdzieś już Kazior nagrywa jakieś storki, gdzieś tam po prostu z jakimś ziomeczkiem, który puszczał muzykę, nawet nie wiem z czego, tak sobie pomyślałem, wow, to jest Warszawa. Ale tu dużo rzeczy się dzieje, no ale nie chciałem podbijać, mimo tego, że Kazior odglądał jakieś tam reakcje, nagrywał storki swoją drogą ze spoko, ze fajnie kiedyś, także fajnie, życzę mu dobrze, a to jest nie chciałem mu przeszkadzać i też chyba dopiero gdzieś tak się rozbudziłem, że co się w ogóle tutaj dzieje. Natomiast no też właśnie nikt nie jest idealny i ma za sobą różne historie, tak jak na przykład Kazior, nie? Tylko, że właśnie o to w tym chodzi, że ja nie oczekuję od ludzi, żeby mieli kryształową drogę i nie mieli żadnych złych uczynków za sobą, tylko żeby byli zdolni do pewnej refleksji. Wystarczy to na sam początek, naprawdę to dużo zmienia, a nie takie iście w zaparte. samo Dawidzior HTA, h który aktualnie za to odsiaduje wyrok. To samo Alberto, który twierdzi, że napadał na jubilera. Joseph, który nawija, że ściąga haracze. Sam pio, dawaj fanty. Kanalion, który rabował niewinnym babciom torebki. W kosami kryminaliści. No i najfajniej byłoby uderzyć się w piersi, to naprawdę w wielu sytuacjach zamknęłoby temat, nikt później było to dalej nie pytał, nie drążył. Bo nikt nie jest idealny i różne rzeczy się popełnia, różne błędy gdzieś tam po swojej drodze. Natomiast to nie znaczy, żeby po prostu później w zaparte brnąć i nie, to nie moja ręka. Ja wiem, to jest bardzo prawidłne, ale też bardzo, bardzo, ale to bardzo w sumie takie no wyniszczające na dłuższą metę i ludzie to później drążą. No dla wielu osób jest to niekonsekwentne, jest powodem do szyderstw na przykład. Warszawa to jest upadek podstawowych norm życia. Cieszę się, że mieszkam na wsi. Ja ogólnie też, natomiast ostatnio zaczęła mi się podobać Warszawa, jak często zacząłem tam bywać po prostu. Gdzieś tak jest, że na pewnym etapie po prostu coraz więcej się pojawia jakichś opcji, gdzie trzeba tam być, ale chyba nie chciałbym się przeprowadzać na stałe jednak. Wydaje mi się, że za dużo dla mnie się dzieje. Fajny film, ale i tak czekam najbardziej na o odpowiedzi dla Raprivier. Ale co odnośnie Malika, bo tam był film też o nim. Może sobie obejrzymy, ale niekoniecznie dzisiaj, także dajcie znać, czy byście chcieli. W ogóle dzięki Mikrus za obserwację. Same dalej. w tym rapie, z którymi nagrywasz. Jak to wytłumaczysz? No nie wytłumaczysz, bo ustawiasz się jak wiatr wieje. Ulica was rozliczy i pokrzyżuje plany. Jak to kanalion nawijał? Wojny gangów? Gangowe... Dzieciaki chcą znów tej trutki. Dzieciaki chcą znów tej trutki. A dzisiaj kawałek z dziećmi. skupić. Przez tego kundlać pało całe pokolenie. Wiadomo, jako popularni raperzy mają głos, szkoda, że tego głosu nie miały ich ofiary. Działanie z wyrodnialców i będziemy starali się je wykorzenić. No i też, właśnie, jak taki przypał wydarzy się w czasie kampanii wyborczej, na przykład to od razu pojawiają się ci dobzy panowie w językach. Którzy nagle zaczynają tępić bezprawie, ale tylko do czasu końca kampanii, do czasu wyborów. Później naprawdę nic się nie dzieje przecież był taki koleś, który, czekajcie, co to była za afera, że on zaczął nagrywać jakieś TikToki, jakiś ziomek z Solidarnej Polski, czy tej z suwerennej, czy jakiejkolwiek, nie wiem, nie pamiętam. Był taki ziomeczek, który pełnił jakieś stanowisko, a odnośnie, odnośnie Pandora Gate to się wydarzyło. No i, i co, i nic tak naprawdę, nic się nie dzieje. Potrzeba kolejnych wyborów. Najpierw promuje Dragi, zachęca do. obraża matki nieletnich widzów. Twoja matka czeka na mnie. Bardzo lubię swoją mamotę. Tak. A potem poprawia PR wypowiedziami tego typu. Pokazywać ludziom inność i przy tym kulturę i klasę. Jedna... No i gdyby Malik był w tym konsekwentny, naprawdę. Ja wiem, że czasem, jak ma jakiś tam hejtujące komentarze, wiadomości, zachowania, to trudno się pohamować. Natomiast wydaje mi się, że taką naprawdę prawdziwą klasę pokazałby, gdyby był konsekwentny w tym, żeby rzeczywiście pokazywać taki spokój ducha i, i naprawdę więcej by tym zyskał, bo osoby, które go hejtują w jakiś sposób też wierzy w to bardzo, że są zdolne do refleksji, że finalnie nawet jak ktoś jest jakąś amebą, która po prostu wyzywa innych, nie wiem, wyśmiewa za kolor skóry, za pochodzenie, za jakieś tam inne rzeczy, to finalnie, że nawet taka osoba, jak ktoś odpowiada jej ciągle dobrem na tę głupotę, którą wysyła, to siłą rzeczy w końcu, w końcu ogarnie że może nie warto być, może nie warto być niemiłem. A takie wzajemne odpowiadanie, no, takimi komentarzami, ono trochę się za bardzo napędza, finalnie. A, Rap River nagrał film o Grande i głupoty gadał psy kawa. E, nie wiem, czy głupoty, bo w sumie nie. A, dobra, było coś takiego, było coś takiego i oni rzeczywiście nagrali film o Grande. Tylko, że wiecie, no, to jest kwestia też tego, czy ktoś ma znajomości w świecie raperów? Jak bardzo jest w takim nastawieniu fanowskim do raperów, a w jakim stopniu jest w opozycyjnym takim podejściu. I na przykład, no, ja dlatego staram się jak najmniej tych raperów znać, co niestety mi ostatnio trochę nie wychodzi, i wtedy ta krytyka może być bardziej trudna. Jednak łatwiej się tak surowo wypowiadać o kimś, jak się go nie zna, to, to przyznaję. Natomiast, no, rozumiem, że wielu takim środowiskom dziennikarskim, komentarzy i tak dalej, może nie być w smak to, co robi Grandę, bo Grandę też robi to w sposób dość specyficzny i taki mm, karykaturalny, naciągając czasem rzeczywistość pod tezę. Natomiast, no, dzięki temu to się tak oglądaniem w jakiś sposób. I też po części dobrze, że pojawia się ta druga przeciwwaga do takiego uwielbienia dla raperów. To jest potrzebne dla sceny. Mam wrażenie, że to jest oczyszczające nieco nawet. Siemano Jamson, siemano wszystkim. Hinol jest dobrym przykładem refleksji takiej. Oj, tak, to rzeczywiście. To rzeczywiście. Pod koniec filmu będzie mówił o tym, że odpowie na film rap Rivera. Ciekawe. To ma być wyznacznik dla młodzieży, synu tak. Przyjmuje postać anioła światłości i przepycha swą patolę pod pozorami dobra, a wręcz przepycha zło pod pozorem walki ze złem. Złodobrem zwyciężaj. Bolesny. No i gdyby oni wszyscy byli konsekwentni w tym, naprawdę byłoby pięknie. Ja wiem, że to nie jest łatwe, naprawdę mnie też czasem ponosi jego, ja też potrafi na negatywny komentarz odpowiedzieć w negatywny sposób i podbijam sobie wtedy e, samopoczucie, jest mi dobrze przez moment, tylko że to finalnie jest naprawdę wtórne i nic dobrego nie wnosi. No ale to trzeba się właśnie wznieść ponad te swojego. To jest trudne, ale warto próbować. Ty śmierci powoli, umieraj! Świadomie idzie za powiedzeniem w mętnej wodzie diabeł ryby łowi. Chciałbym, żeby zostawiło ślad na tyle. Na następnym pokoleniu. Nie chcemy wąchać twoich toksycznych zapachów, wolimy smród polskiego gnoju. Moja misja została spełniona. Potem w dół aż się kuwa za powietrze. Jeżeli ktoś uważa, że to wina rodziców, że nie pilnują swoich dzieci, to widocznie sam jest jeszcze dzieckiem. Nie mówimy tu o rodzicach z patoli, którzy traktują swoje dzieci jako bon na 500+. To, że rodzic zobaczy filmik youtubera, jak skacze do basenu z kulkami, to nie znaczy, że wie, co się dzieje na tych patostreamach. Streamy, Zapamięta jedna z drugą i jeden z drugim. Jak zepsuł jej tu... Wjazdem na sucho, wjechał jej na sucho i po prostu zepsuł dupę. Kolega, własność, którego własnością była ta dziewczyna. A rapu bardzo często. No to są właśnie takie case, nie, że jednak w jakiś sposób ten świat przecina się z odbiorcami, którymi są dzieci po części i to jest chore. Na szczęście nie mam dzieci, na szczęście mnie to nie dotyczy. Nie muszę się martwić, że będą odbiorcami czegoś takiego po części, właśnie takich tematów różnych. I nie wiem, jaką miałbym radę dla tych rodziców. Którzy mają te dzieci, które gdzieś mogą zauważyć, że o kurczę, mój syn ogląda nagle Josefa Bratana z jakimiś paniami lekkich obyczajów. Ciekawy case, no? Ciekawy. Bardzo. Ja się cieszę, że odkryłem Grandę, bo dzięki niemu mogłem poznać muzykę Bisha, Bonsona, VNM, a i ja słucham ich prawie codziennie. O, to, że potrzebowałeś dopiero Grande, żeby poznać takie rzeczy, to też, no, powiedzmy, że to jest taki trochę strzał w klano, ale oczywiście lepiej tak niż w ogóle. Podwójne, potrójne rymy. Oczywiście jestem w stanie samo określić, czy utwór jest dobry technicznie, czy nie. Tak, no to jak widać, są odbiorcy, którzy z kontentu grande wyciągnęli naprawdę bardzo dużo dobrego szacunkawa. Naprawdę. Ciekawie to rozkminiłeś. ...to słuchają ludzie z rozbitych rodzin. Dziecko nie znajdując autorytetu w domu, szuka go u innych. Jeżeli taki malik powie, że robi fikcję literacką, to straci atrakcyjność w oczach swoich młodych odbiorców, więc utrzymują, że nie są pozerami. Choć rapery są prawdziwi, oni nigdy nie... <grym> nie <grym> Jeżeli dziecko słyszy rady rodzica, ale widzi, że nie doprowadziły go do tych luksusowych fur, jachtów i biżuterii, a z drugiej strony widzi rapera, który się tym wszystkim obnosi, to za kim pójdzie? Ci dzieciaki te patrzą na nas i widzą w nas swoje marzenia i przyszłość. Ja takich dzieciaków na swoich koncertach widzę bardzo dużo. Porównywanie. No i właśnie, e, właśnie mając tę świadomość, bo właśnie Malik jest inteligentnym człowiekiem, ma tę świadomość. Czasami zastanawia mnie to, e, że są takie momenty, gdzie jakby o tym zapominał. I trochę to smutne, i mam nadzieję, że rzeczywiście to, że ten czas tego właśnie wroga publicznego. że on się kończy. Że im człowiek starszy, że z każdym rokiem będzie więcej tej re refleksji, więcej takiego spokoju w sobie, mniej negatywnych emocji, to by było naprawdę dobre i dla samego Malika, i dla jego odbiorców. Dla całego tak naprawdę tego ekosystemu. I wtedy też tej krytyki by tyle nie było, byłoby więcej pochwał, zachwytów. Ja wiem, że. Takiego malika nie obchodzi to, żeby ludzie go chwalili tacy jak ja na przykład, którzy nie wiem, no są więksi ludzie z zasięgami, ale no, że jego nie obchodzi to, żeby ktoś go pochwalił, tylko żeby on czuł się dobrze z samym sobą. Natomiast byłoby takiej złej krwi zdecydowanie mniej i naprawdę jest do tego pole, żeby to zmienić, naprawdę w to bardzo wierzę. To fany. Dla mnie Rów Babice to rapowy grande. Dzięki przemycaniu drugiej fali oldschoolu poprzez komedię rap jednocześnie trafiają do mas, pokazując słuchaczowi, że można dobrze złożyć teksty czy przekminy. No tak, to jest w ogóle bardzo dużo można przemycić dobrego i nawet Malik w niektórych numerach to robi. Naprawdę są mega inspirujące właśnie od takiego e, początku, gdzie mało się albo nic się nie ma do jakiegoś dużego sukcesu, tylko to też dałoby się zrobić bez tych negatywnych emocji, bez tych kontrowersji mam wrażenie. Ten zaczepny charakter, nie? W jaki sposób ja też mam czasem zaczepny charakter, i to się właśnie później e, kończy tym, że są jakieś spinki, i bez tych spinek, no, internet tak naprawdę nie istnieje. Tylko że akurat w tym przypadku ja naprawdę ubolewam, że, że te spiny muszą być. Byłoby zdecydowanie lepiej, gdyby ich nie było. Filmów kinowych i gier, które są fikcją, do twórczości Dukacza, który twierdzi, że mówi prawdę i że dzięki temu, co mówi, odniósł sukces, to już kompletne odklejenie. Yeah! Filmy nie gloryfikują nieodpowiednich zachowań, które przedstawiają i do nich nie zachęcają. Jak masz, to nie strasz, tylko użyj jej. Jak ktoś cię no to ro*** łeb, ko pod żebro, cepa na łeb i właśnie takie inteligentne osoby jak Stanowski, osoby z zasięgami też to krytykują i wtedy rzeczywiście no widzicie, tylko że z dwojga złego. <laughs> załóżmy, że taki Tomek z okienka, załóżmy, że taki Tomek z zielonego okienka będzie właśnie krytykował taki wers nawołujący do nienawiści. I taki sam wers będzie krytykował Krzysztof Stanowski z zasięgami. To jak myślicie? To pierwszy kto pierwszy może liczyć na odpowiedź, właśnie autora tego tekstu, autora tego wersu? Krzysztof Stanowski, którego nie opłaca się atakować? Czy ktoś, kto nie ma takiej społeczności czy rozpoznawalności, która za nim stanie? Jak myślicie? To też jest zarzut po części. Bo Krzysiu nie spotkał się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami tej krytyki. W żaden sposób. Nawet ani grama komentarza chyba nie było. Jeśli się mylę, to mnie poprawcie. Natomiast mniejsi twórcy już tak. Teraz pojawia się pytanie, skąd ta niekonsekwencja? Otóż odpowiedź brzmi z kalkulacji, co się opłaca, a co nie. Gdzie, kogoś skonf Gdzie skonfliktowanie się z kimś będzie budziło to, że może część odbiorców tej osoby przestanie być odbiorcami tej drugiej osoby, a tutaj jest mniej do stracenia. To bardzo przykre ogólnie, ale tak wygląda świat internetu. Właśnie przez takich ludzi jak Malik takie wersje istnieją tacy ludzie jak stary Skobzor, którzy gardzą rapem. Po części tak, nie no, bo to się naprawdę bardzo źle kojarzy i to nie chodzi nawet o jakieś panie nauczycielki zniesmaczone, bo w rapie jest naprawdę dużo dobrego i w rapie Malika, tak jak mówiłem dosłownie minutę temu, też jest dużo dobrego. Można dużo fajnych wartości z tego wyciągnąć, inspiracji, ale nie w czymś takim. To do niczego nie prowadzi, totalnie do niczego nie prowadzi, a słuchają tego dzieci, sam autor ma tego świadomość. I właśnie wszystko zaczyna się tam, gdzie mówiłem o refleksji, że gdyby przed napisaniem tego wersu przyszła refleksja i byłoby coś takiego, że ej, przecież słuchają mnie dzieci, może odpuszczę sobie ten wers, może się autocenzuruje trochę, to nie byłoby problemu, nie byłoby tej krytyki, nie byłoby tego obudzenia, wszystko byłoby okej okay nadal. Ale no, do samorefleksji, do takiej autorefleksji jednak potrzeba, nie wiem, może potrzeba kogoś na etacie, kto chodzi za artystą w danym miejscu i przypomina mu, wiesz co, tutaj to jednak nie, wtedy to też nie będzie takie nieokiełznane, nie, to przestanie być rap, zacznie być jakimś cukierkowym produktem, no ale zawsze coś za coś. Siemano brod, siemano wszystkim, fajnie, że jesteście swoją drogą. On, żeby sprzedać dzieciom swój produkt, wykorzystuje to, co w człowieku najsłabsze. Szybkie przyjemności, zwierzęce, pragnienia i żądze. Które utrzymują ich w wadach i uzależnienia. Muzyka hip hopowa dla ludzi w tym pokoleniu jest traktowana jako przewodnik po życiu i efektownym życiu. Tu si, karta! Bodajmy na to, że ktoś ma silne pragnienie porzucenia nałogu. On będzie to pragnienie osłabiał, rozpraszał, a ostatecznie doprowadzi do zniechęcenia. Mat no, i finalnie jednak odpalić sobie pierwszą lepszą rapową płytę o malazu i nagle, puu, wszystko wraca. Chciałeś wierzyć, piesz? Spójrz, żadna reklama nie jest w stanie nas zmusić do zakupu, ale może nas pociągnąć jej atrakcyjność. I często. Bizy Witon Stanowski jest na takiej pozycji, że raczej nikt nie chciałby się z nim skonfrontować. No może oprócz gazety wyborczej. No ale to jak widzicie, naprawdę na wysoki level wesła ta walka. Dużo osób gdzieś próbuje różnymi sposobami, między innymi właśnie ostatnio podszywając się gdzieś tam telefonicznie pod niego, z tego co widziałem. I tak, to jest dzisiejszy rap w większości to nie jest rap. Poczekajcie, bo coś mi zasłoniło, więc taka cenzura w tej kwestii nic nie zmieni. Ale warto by było próbować. Dobra, to czytałem. To nie dalej. zdajemy sobie sprawy, że kupiliśmy coś, bo kiedyś w przeszłości ktoś skierował na to naszą uwagę. Przecież człowiek naturalnie wzdryga się przed złem, jeżeli uznaje, że nie jest ono atrakcyjne. No, dzisiaj patrzą tylko na rap, a no, nie na. No właśnie, nie, raperzy stali się takimi w ogóle takimi pochodniami, w ogóle, które, które no i super, wskazują drogę. Jak to... Którzy... widzicie, taki Kłebo przytakuje i on ma świadomość, też jest inteligentną osobą, oczywiście. A jednak z jakiegoś powodu, no Troszeczkę, pewnie dla koneksji, trochę przez interesy. No nie zwracają takie osoby uwagi właśnie na takie negatywne zachowania. Bo przecież, jak ktoś się odezwie i skrytykuje drugiego rapera za negatywne zachowanie, to może dojść do takiej sytuacji. Może zapłacić dużą cenę, jak na przykład zapłacił dużą cenę TD za krytykę Pay. I kilka lat tak naprawdę finansowo mu się wysypało. Totalnie. Za krytykę drugiego rapera. Za skrytykowanie go, za coś, co należało skrytykować. To jest tak absurdalny świat, zauważcie. Świat, którego ja nie chcę rozumieć. I teraz tak, Kawa, tak w sumie to zgadzasz się z Grandem w sensie o tym, o czym mówi w innych filmach. Nie da się odpowiedzieć na to jednoznacznie. Trochę się zgadzam, trochę się nie zgadzam. To zależy odnośnie jakiego wątku. nie wiem, kradną rowery, napadają, napadają kioski. To właśnie te zaszczepione myśli decydują o tym, jaki kierunek nadamy naszym zachowaniom, wyborom i ocenom. Oh. Ja nigdzie nie zgrywam obrońcy moralności. Po prostu po latach przedstawiam swoje wnioski jako ostrzeżenie. Żeby niektórzy mogli uniknąć utraty zdrowia psychicznego lub wolności. A że większość z moich poglądów, oprócz disów na patusów, jest moralna, to inna kwestia. Posiedzenie pojednawcze z jednym gangsterem zostało przełożone. Z tego co wiem, sprawa powinna zostać teraz umorzona. Ponieważ ja się stawiłem, a oskarżycie z pełnomocnikiem nie. A sąd stwierdził, że on nie odebrał wezwania, więc przekładają. Jak ja bym nie odebrał wezwania, to uznaliby, że dostarczono. I wyznaczyliby termin rozprawy głównej... To się zgadza. Przy okazji zajechałem do jednego z naszych widzów, złamał kręgosłup na budowie. Nie wiem, czy zgodzi się, żeby to nagrać, bo wiesz, nie każdy czuje się komfortowo przed kamerą. Ale jak będziemy już pomagać, to wypadałoby, żeby te osoby powiedziały chociaż parę słów o sobie, żeby nie było, że jest, że poznajomy. Mamo nadal. Plan był taki, żeby podjąć współpracę, a pieniądze za reklamę przekazać widzowi w potrzebie. Ale chyba w tym celu musimy założyć własną markę, bo zgłaszają się do mnie praktycznie same korpo z tych, których działalności nie popieram. Nie będziemy reklamować dziadostwa, szkodząc tysiącom osób, żeby pomóc jednej. Chociaż raperzy dzisiaj sprzedają dużo, a ludzie jeszcze krzyczą szacunek. Jak coś to nie moja czapka, jest damska. Hashtag drag queen. Zdarzyło się, że zapowiadałem odcinek, a on się nie ukazał. Bo albo znajoma osoba zmarła, albo jak ostatnio dostaliśmy dwa ostrzeżenia na kanał. Za rzekomy rasizm na GM2L. Więc musieliśmy odczekać aż 90 dni, aż wygasnął. Bo za trzecie usuwają kanał. Hu, ale jakiś pajac mówi, że nie szanuje swoich widzów? Gdzie ja nawet nie traktuję subów jako liczby, bo dla mnie każda osoba jest równie ważna. Natomiast, oprócz jakichś nieprzewidzianych zdarzeń, zawsze dotrzymuje słowa. Z projektu nagraliśmy już 20 filmów. Wybacz, nie jestem youtuberem, to wszystko wymaga więcej czasu i weryfikacji niż zakładałem. Ja nie wypu... Tutaj już jakieś inne wątki po prostu, które też w jakiś sposób są ocieplaczami wizerunku Grande. Okej, okay, no ma jakiś pomysł na siebie w tym temacie. Można wiedzieć, w czym się nie zgadzasz. Kawa, musiałabyś albo musiałbyś mi tutaj napisać konkretną tezę, którą wysnuł Grande. Ja wtedy będę mógł odnieść się do niej. Ale to naprawdę byłoby bardzo zawiłe i długie. Bo tych wątków przez całą e, historię kanału było już bardzo dużo. Puszczę czego? A, i tutaj Kerten napisał, że większość się nie zgadza, więc to jest też dyskusja między wami. Okej, świetnie. Bo do czego nie jestem w 100% przekonany, że komuś pomoże. O Maliku będą jeszcze dwa albo trzy odcinki, więc rozważ suba. W razie w, zapisz się na Insta dla kontaktu, chociaż rzadko tam coś wrzucam, bo nie jestem Chip A co do pseudorapowych prezenterów, będących na poziomie dziennikarzy. Pod... oho... Ciekawe, czy kiedyś mi się dostanie również za jakieś niepoparcie w 100% grandy. Chyba za mały jestem na szczęście na takie rzeczy. Natomiast no, jak widać tutaj grande nie bierze jeńców. Zdziwiających natalii Janoszek, tak zwane rapowe podnóżki, w kolejnych filmach poświęcę po parę minut na wyjaśnienie każdego z ich kłamstw i domysłów z osobna. Ale uważam, że oni celowo to robią, bo nie wierzę, że ktoś może być tak słaby intelektualnie, aby nie rozumieć o czym mówimy. What the f**k is this piece of shit? Na koniec skręć! w Naszym ludziom niech się wiedzie, to no oaz! Patrusz Szlapski, do wroga, leczy do No i co? I mamy ten odcinek za sobą. Oj, oj! Na przykład film o Szpaku od Grande. Dobra, dyskutujecie tutaj sobie. To co? Trzeba by znaleźć ten pierwszy materiał. Chyba jeszcze obejrzymy sobie ten pierwszy materiał. Gdzieś jest, czy nie ma go? Dajcie znać w ogóle na czacie. Czat, odezwijcie się. Patrzcie, o materiale, który trwa 15 minut 35 sekund gadaliśmy ponad godzinę. Świetna sprawa. Aż się boję tego drugiego. Wychodzi na to, że powinienem non stop być na żywo, żeby komentować wszystko co wydarzy się około rapowych gdzieś tam tematów, w temacie właśnie tych wszystkich rzeczy odnośnie raperów, materiałów i, i gadać sobie o tym i oglądać. Reakcje są. No dobra, to sprawdźmy sobie, jak Mike Montana niszczy umysły dzieci. Część pierwsza. Nitro? Czy ktoś tam to ogląda? O, jest, reakcja Nitro. Ale tylko część pierwsza. Czemu 14 minut tylko? CZĘŚĆ PIERWSZA 12 MINUT O CO CHODZI? Dlaczego tylko tyle? No dobra, to odpalimy sobie to Chciw... To? Nie Ua! Odpalimy to sobie, uno momento Odpalimy to sobie tutaj CZĘŚĆ PIERWSZA MIAŁA 9 MINUT Okej, okay, to wszystko jasne Czyli widzicie Jak Nitro to ogląda, to trwa to 13 minut U mnie by to było z 40 To jest chore, czy ja za dużo gadam? Chciwość, pozerstwo, upadek wartości, wielkie ego i obłuda. To elementy, które kryją się za pseudogangsterską fasadą jednego z najpopularniejszych polskich raperzy. Prognozy zapowiadają śnieg. Jestem Wielki Dzień. Wyjmij popcorn, zaczynamy. Uliczny raper Grupa Roku, Malik Montana. Malik Montana, jak mówi, skończył podstawową... Okej, okay, byłem tam, byłem tam. Pozdro, Eriks, byłem tam. Flex, po raz kolejny. Ale Malika nie było, być może dlatego ja nadal istnieję i mogę tutaj teraz coś mówić. Tu też byłem, ale tam też wtedy nie było Malika. No nic, okej. Okay. Grande, Nitro, Malik, ale ekipę zmontowałeś. Nie mam na to żadnego wpływu. Będziemy oglądać film, gdzie ktoś ogląda film o tym, że ktoś nagrał o kimś film. To jest zbyt dziwne, ale cóż, taki jest internet. w Hamburgu i przeniósł się z rodzicami do Polski, gdzie zdał maturkę, rzucił studia i robił wszystko, żeby się nie napracować. Oj, tutaj widziałem fragment, gdzie Malik to e, komentował, że nie rzucił studiów, tylko że... wrzucili go ze studiów. Tak, żeby, żeby być uczciwym. Widziałem fragment, gdzieś na TikToku przypadkiem ktoś wrzucił, gdzie Malik oglądał ten materiał e, też. Rzucił studia, zamknął się. W... I że gdzieś tam CBS jakiś się pojawił, i tak dalej, że były jakieś przypały we wczesnych latach Malika Montany. Trudno mi to zweryfikować, nie? Ale no, wierzę w to, że mogło tak być. To mnie nie rozmawia z kolegami. Przez tygodnie cały tylko wódę w siebie. Znaczy, tak, tu fany byli tam koledzy Malika, bo odbierali nagrodę, z tego co widziałem. Także, no, wszystko... w ogóle bardzo sympatycznie było. Mam nadzieję, że na kolejnych edycjach będzie równie sympatycznie. No tym bo coś popsułem i walił w nos. Po jednym nosie jak no. samolot. Zaczął robić bezlitosny gangstera, bo jako student doświadczył rasizmu na własnej skórze. Tam też nie rozumieli, że obrażanie czyjejś matki jest głęboko zakorzenione w jego kulturze. No i tutaj chyba tak trochę na wyrost, nie? No bo <laughs> Trochę jest to ofensywne jednak, e, naginanie rzeczywistości. Szczególnie, że teraz mam gdzieś z tyłu głowy to, jak e, widziałem komentarz Malika z drugiej strony, gdzie jednak to nie do końca tak wyglądało. No ale dobra, tak to postanowił rozpocząć Grandę. Zobaczymy, co będzie dalej. Zabierz nas na kolejną audycję, pod kurtkę. No muszę kogoś zabrać, żeby mieć jakąś obstawę potężną. Także Kerten, pakuj tam łapę, żeby po prostu. Być potężnym na kolejnej edycji. Widziałeś jak Malik przy tankowaniu pluł na wąż od wlewu dystrybutora na stacji? Pyta Chris. Nie, nie widziałem czegoś takiego. Chyba dobrze mi było bez tej wiedzy w życiu. Ja sikam na k. bo lubię bezczęścić. Ja sikam na k. bo lubię bezcześć. No i akurat ten numer to jest numer, o który można się przywalać. I robią to wszyscy ludzie, którzy mają powiedzmy, że przyzwoitą liczbę IQ. To jest numer, który tak naprawdę pod wieloma względami jest chyba największym zarzutem do Malika. Jest takim po prostu odpałem bezczelnym i, 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 i takim propagowaniem nienawiści, najbardziej. Ale na szczęście to jest tylko. W sensie są na szczęście też inne numery, które takie nie są, które jednak gdzieś tam na tej playliście od Malika ja bym sobie zapodał, zapuszczał i tak dalej. To nie jest tak, że jest tylko taka twarz. Jest ileż twarzy Malika Montany. Nauczcie się o, o mniejszościach kulturowych innych. Wracając uczelni, zaszedł do biedry i dołączył do gangu zwierzaków. I od tamtej pory wszędzie podkreśla swoją przynależność. gang, gang. Od czasów Ala Capone żaden inny gang nie był tak żądny krwi. Będę was dojeżdżać. Podstawy trafiania w bit przekazał Malikowi Sentino, który skłócony z flarem powrócił do Polski. No, tutaj taka historia, geneza, tak naprawdę, geneza GML, przedstawiona z perspektywy Grande. Jest rzeczywiście bardzo dużo osób, które twierdzą, że to Sentino nauczył Malika rapować, natomiast nie dowierzam, ale tutaj trzeba obronić w jakiś sposób tę drugą stronę, bo Malik zajebiście rapował jeszcze po angielsku. Nie wiem, czy to było przed czasami poznania z Sentino, natomiast. To nie było na pewno tak, że Sentino nauczył Malika rapować, tylko Malik miał już papiery na naprawdę dobrego artystę, i w tamtym czasie brakowało takich osób na scenie. I był to spory powiew świeżości w ogóle, natomiast no, dla niektórych jest gdzieś ta wersja wydarzeń taka jak ta, że to Sentino nauczył wszystkiego Malika. Nie do końca tak było. Tam każdy miał jakąś swoją funkcję na początku. Był potrzebny w tym Dicho i miał swoją funkcję. Był potrzebny Sentino w tym, i był potrzebny w tym Malik. I gdzieś to chore połączenie sprawiło, że rzeczywiście teraz jest GM2L w takiej formie, jaką mamy. Trzymano Kolor, witam serdecznie. I tak oni wszyscy istnieją tylko dzięki Dicho, napisał kerten. No, i widzicie, są różne tutaj tezy na ten temat. Podkąd byłem na latem, byłem w gangach, łamie prawo, tak jak każdy prawnik. My nie jesteśmy nawet na tej samej planecie, nie żyjemy nawet na tej samej planecie. Pewnego dnia grupa bezdomnych nożowników zmusiła go do wzywania policji. Dostał się wychają! Policja! Nie, no, nie, nie, nie. Tutaj, Grande, nie masz racji. To było inaczej. Mianowicie, Sentino został zrekrutowany do Warszawy przez ekskluzywny. In my ass się nazywa. To coś na wzór kaktusa, to jest homoseksualny del w Warszawie. Nie wiem czy nadal funkcjonuje, bo ja w takich przybytkach nie bywam. I przyjechał do Warszawy Mandingo. Jak chcecie wiedzieć z jakim kalibrem dlatego to też jest prawda, jak Sentino mówi, że wiesz, że operuje du duże kalibry, tak? Przyjechał Mandingo, możecie sobie wpisać Mandingo Dick. Jeśli macie 18 lat, jak nie, to zapomnijcie co powiedziałem. Chyba wolałbym tego nie słyszeć ogólnie. Byłoby dobrze w życiu, gdybym nie znał jednak tej historii, ale jest to jakaś, jakaś wersja wydarzeń Nitro. Oglądam rapną jak ogląda Nitro, jak ogląda grande. Ja też nie dowiedzam. Przepraszam was za to, no ale chciałem to normalnie obejrzeć, się nie udało. Będziecie mogli zobaczyć jakby jaki kaliber kula został mu przypisany na tą noc. No i Madigo nie wsadził go nawet do połowy i Sebastian wybiegł z płaczem, wzywając policję. E, no, i to jest właśnie, i to nagrywa Mandingo, który biegnie za nim, no bo skoro już zapłacił mu te 20 euro za godzinę, no to chciał sobie pobzykać do końca. Ja grupa. Hej, czy ja też mogę jeść kanapki na live? Ja się zawsze jakoś e, hamuję, żeby po prostu jeść cokolwiek na żywo. I poza tym, nagrywam te live na stojąco, trochę jest niewygodnie na dłuższą metę, ale może zaczniemy sobie tutaj naprawdę dużo siedzieć, tak jak będziecie chcieli ze mną spędzać czas. I wtedy będziemy takimi po prostu nitro w bieda wersji. Bezdomnych nożowników zmusiła go do wzywania policji. Cała gangsta autentyczność legła w gruzach. Ale jak jakieś menele dworcowe mnie gonią, to oczywiście, że krzycze. posterunek policji. No dobra, ale to miał być film o tym, jak Malik Montana robi dzieciom z mózgu jakieś gówno, a póki co mamy wątek o Sentino, zupełnie niepotrzebny. Skoro ten materiał trwał 9 minut, z czego trzy pierwsze minuty tak naprawdę są o Sentino, o tym, jak to on rzekomo nauczył Malika rapować. Zupełnie niepotrzebny wątek. I tak naprawdę ten wątek o studiach Malika też jest totalnie niepotrzebny, bo on nic nie świadczy, nic nie znaczy. Trochę na siłę, jest to trochę naciągane i ja się nie dowierzam, że ja muszę takie rzeczy mówić. Ale no, staram się być zawsze rzeczowy, uczciwy, bez jakiegoś po prostu... No chyba, że na numery palucha, wtedy pozwalam sobie czasem na jakieś psztyczki. Typowy Grandep, sekerten, jedz, yes, jedz, yes. o, może to się wydarzy w takim razie, może was posłucham. Tak, walić cokolwiek na siłę, trochę tak i widzę, że tutaj się zgadzacie z tym. <laughs> A właściwie to nie byli bezdomni, tylko jacyś hardkorowi bandyci. Jakby was goniło trzech czterech Murzynów po Paryżu, co by wy byście robili na dobrą sprawę. Trzynasty posterunek słucham? Policja! A, A, ha! Ha! A, ha! Ha! A właściwie to nie byli bandyci, tylko jak się okazało później, sam malik. Policja! No dobra, dlatego tutaj jest ten wątek. No ale to można by było pominąć. To naprawdę to nic nie wnosi. Tu nie ma nic o dzieciach i o tym, jak to im się robi z mózgu galaretę z treści przemycanych w numerach Malika. Można by to totalnie pominąć. Nie znam miasto, ja znam miasto. Ty mogłeś dać jej sprać jakimś frajerom. Przecież jesteś człowiekiem z miasta. Ten cały filmik, który tam wyszedł na mój temat, to była najlepsza rzecz, która się mogła stać, no, bo dla organów ścigania... Stałem się już jakby po prostu petem wyrzuconym, już nie byłem... Stary, ale to zawsze dla nich byłeś petem wyrzuconym. Słuchaj, kura, jakby jedyny raz, kiedy ty złamałeś prawo... Nie miałem na celu oglądania przypychanek Nitro Sentino tak naprawdę. Chciałem obejrzeć materiał Granda o Maliku. Co jest tutaj nie prawo tak? To zajarałeś kula u siebie w domu. I czasami przychodzisz na czerwonym świetle. I to nie dlatego, k***a, że się bawisz tak hardkorowe występki przeciwko prawu. Tylko kupa kolorów nie znasz. Bo tak, tak, swoją drogą widzicie tutaj na tym obrazku dwóch, tak naprawdę, artystów w jakimś stopniu, którzy yy, mają za sobą ostatni bif w polskim rapie. To jest bardzo ciekawe. Nie wierzę w to, co mówię, tak naprawdę, ale tutaj ten dżentelmen z tym dżentelmenem jedzącym kanapkę. Naprawdę polski rap ma się dobrze w tym momencie. Przepotężnie. Brakuje mi jeszcze olejnika, gdzieś tutaj obok. Gdzieś tutaj powinien być. ci zlasował oczy i mózg. Ciekawy dla nich. Sentino spakował bagaż, przeniósł się do Hiszpanii, a kariera Malika ruszyła w najlepsze. Na początku To nie do końca też było tak jednak. Kariera Malika i Sentino wzrastała. Już równomiernie ten numer zapytaj o mnie było coś takiego ja nie pamiętam nigdy tytułów, ale naprawdę to był taki letniak przepotężny, gdzie no trzeba przyznać naprawdę grubo oni wtedy lecieli i wspólnie wzrastali. To nie było tak, że dopiero jak Sentino został wyrzucony z GameWell, to ta kariera Malika wybuchła. Ona już wcześniej rosła współmiernie do tego, jak rosła kariera Sentino w Polsce. Tylko, no, niestety, przez różne nierozważne ruchy, z tego, co ja gdzieś tam słyszałem, to jednak ruchy Sentino to wszystko się posypało. Także, no, to nie jest tak. Tutaj podważam. Nie wiem, dlaczego ja muszę takie rzeczy tutaj mówić zupełnie, ale rapnął no, zawsze stoi po stronie prawdy. Zawsze. Nawet jak nie do końca mi się to opłaca, jak widzicie. W była to tylko ciężka pozerka. Padły strzały i spadła głowa. A teraz doszło do tego jeszcze skutki wieloletniego zażywania narkotyków i zaburzenia psychiczne. O. No dobra, już widzę ten filmik. Już widzę ten filmik. Cóż mogę wam powiedzieć? No, nie jest to jakiś wątek, który będę pamiętał. Uduszony <laughs> substancjami. <śmiech> 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 o, ser serio? <laughs> na werwę <na> 98, chyba i się, to to no śmieszne, ty. W już ja ledwo co. Tak siedziałem, dosłownie. No, ale co, że Malik sam się przyznał, że był po jakichś tam substancjach, że tak się zachowywał w idiotyczny sposób, troszeczkę. Co prawda, dla nitro to śmieszny sposób. He, 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 he. Ale jednak, no, chyba, chyba, chyba powinienem być większym prostakiem. Zdecydowanie lepiej sprzedawałbym się w internecie. Mógłbym mieć po prostu humor na poziomie ameby drzeć tutaj teraz mordę, że to zabawne i być po prostu naprawdę oglądany przez kilka tysięcy ludzi co najmniej dlaczego tak nie jest? Kurwa, i tak staram się robić z siebie debila najbardziej, jak się da, a to nadal za mało. Nadal granica jest gdzieś dalej. Powiedzcie mi, dlaczego świat tak wygląda? Frustracja teraz się tutaj pojawiła ogromna u mnie i się zagotowałem. Trzeba być większym prostakiem, jeszcze większym prostakiem. Słaby z ciebie debil. Przepraszam, no. Dobra. Wracamy. To był... To był żart nieoczywisty, ale takie są najlepsze. Słuchamy dalej. Co robię? Chciałbym, żeby zostawiło ślad na tyle na następnym pokoleniu. Posłuchajmy tego arcydzieła. Okej. Twoja słowa. Głodna tak jak bez żarcia. Ja ją kiełbasą dokarmiam. To jest, proszę pana, przekaz. Przedziura wieci wąt. Przekaz, tak? Przekaz, tak. Pod nos podstawiały lajny. Mówi do mnie jesteś fajny. Mówi, że to miłość. Ja mówię, że to kryształ. Kryłuje trendy w polskim rapie Malik Montana, wielkie brawa. Zestawienie tych wersów rzeczywiście z tą nagrodą może być nieco zabawne, ale ja rozumiem dlaczego Malik dostał tę nagrodę. Zdecydowanie rozumiem. No jednak kryłuje trendy obok okiego. No, gdyby tylko widzicie, Oki ma bardzo taki pozytywny przekaz gdzieś wokół siebie i taki odbiór swojej osoby, naprawdę jest przesympatyczny, jest przyjazny, jest inspirujący w tym wszystkim i też właśnie kreuje trendy. I gdyby Malik właśnie troszeczkę wyzbył się tej swojej takiej agresji, tej takiej nienawiści, która gdzieś w nim ciągle siedzi, to naprawdę też mógłby mieć bardzo podobny efekt, jak Oki. Wtedy to wszystko rośnie, jego społeczność rośnie razem z nimi, to gdzieś wszystko nie jest trawione jakąś kontrowersją. I rozumiem, za co dostał tę nagrodę, chyba rok temu, natomiast no trochę ubolewa mnie, że od tamtej pory dużo osób gdzieś się odwróciło, ale odwróciło się z jakiegoś powodu. I mam nadzieję, że Malik sam się też zreflektuje i zrozumie, dlaczego to się wszystko dzieje. Wiedział, że śpiewanie o takim syfie jest na czasie. I kolejny op... Mur. Zaciera ręce, aż brud mu się kula. Zacieram <grym> ręce. Kazior. <grym> Lubię pisy patrzę jak ona zlizuje... <grym> Następny... Lolo. Faktycznie kreują trendy. Prom Ej, no i dobra, i tak naprawdę mieliśmy z dwie minuty o Maliku, jak nie półtora minuty o Maliku. I teraz znowu było o Sentino 3 minuty, teraz będzie okaział, że trzy minuty. I tak naprawdę z tego filmu zostanie wstęp i zakończenie i nic więcej, więc na razie nie ma żadnych. Na razie nie ma żadnych argumentów. Ta część druga była zdecydowanie bardziej treściwa jak dla mnie niż to, co było w tym pierwszym materiale. W ogóle się nie dziwię, że on zniknął. Bo tak naprawdę nie ma w nim nic masakrującego. Do tej pory przynajmniej. Siemano w ogóle, dowód, siemano. A dowód to już się witałem. Grzejnior, siemano, i Szymano. E, też to oglądałem, liczyłem, że coś odkrywczego tym razem powie, ale się zawiodłem. No, to zobaczymy jak będzie dalej jeszcze. Ale na razie słabiłutki materiał. W sensie, no, Grandę na pewno stać na więcej. Filmowanie z przypadkowymi latami bez zapowiedzenia. W polie, wchodzę bez protekcji. Bo nie chcę z nią... Jest bardzo spójnie treściowo. Wiedzą jak trafić do dzieci. Ile macie lat? No dobra, ale to akurat był tekst Kaziora. Kazior chyba nie robi sobie live'ów z dzieciakami. Ja wiem, że też są takie teksty Malika, tylko to nadal jest trochę bardziej naciągane. No i co? No i Kazior to jest wariat kurczę. Zwariowany człowiek z tego co słyszałem, ale pozytywnie. No i też ja akurat nie miałem żadnych negatywnych doświadczeń. E, spoko niektórzy po prostu tak mają, tylko właśnie kwestia tego żeby to dobrze rozgraniczyć, kurcze wydaje mi się, że u Malika w niektórych momentach to się po prostu zbyt wszystko miesza, że on jest zbyt dużą postacią, żeby jednocześnie być tak kontrowersyjny i żeby no, i że go jednak słuchają dzieciaki to jest coś takiego, co bardzo trudno połączyć więc chyba najlepszym rozwiązaniem byłoby to okrojenie troszeczkę, takie ugrzecznienie się na tyle na ile się do da. Do tego dropsy będzie combo. <laughs> je trendy w polskim rapie. Nawet ten z nieokreśloną pcią dopasował się do reszty i nawija, że ma ciało kobiety, ale p jest duży. ciało kobiety, ale jest duży. Ona jest. Komentarze wstać sobie w p Twoja to wysypisko. I tacy ludzie później mówią o tolerancji. O pardon! Nie mówią, tylko piszczą jak wy. No. Nadajnik. Skrzyp. Naprawdę, mamy pół materiału, a tak naprawdę tutaj nie ma żadnego argumentu akurat. Nie ma nic, co by było takie nie do odbicia. Zawodzę się na tej pierwszej części. Naprawdę, ewidentnie. Mia Grande ogólnie nie lubię pisy i gada głupoty, wyciąga z kontekstów, mówi oczywiste rzeczy. Nie zawsze, nie? To znaczy, on ma pewne racje, tylko właśnie tutaj są łatwe do odbicia, ten materiał nie jest najlepiej złożony. Ale z drugiej strony, ja też nie mam w sobie tyle energii, żeby być jakimś masakratorem raperów. Bez sensu, wolę poświęcić ten czas na coś innego. Więc no, samo to, że jest taki Grande, to też jest ciekawe na scenie. Dla mnie im więcej się dzieje, tym lepiej. Argumentem są głównie te wersy, no tak, ale to wszyscy wiemy właśnie. Dawniej gdyby ktoś nagrywał Daj, w ogóle Bązaj, dzięki za obserwację. dzięki wielkie, dobijamy do 930 Takie teksty to by go puszczali jako mem. A dzisiaj to jest norma i kręcą do tego TikToki przyszłe matki. <laughs> On to udostępnia, bo sam ma z nich bekę, aby w kolejnej zwrotce zjechać jej od szonów. Potem... Zapowiedźmy. <guliczny> raper grupa Roku. Malik Montana. U tej kobiety przez sam ekran wyczuwalna jest taka próżnia pod kopułą i słabość intelektualna, że tłumaczenie czegokolwiek wydaje się bezcelowe. Jeżeli. No a tutaj akurat te komentarze w stronę tych dziewczyn jest trochę bez sensu, bo one nie mają w jakikolwiek sposób możliwości się obronić. I to też jest takie bardzo ad personam. Yy, także no też znowu kolejna minuta do wyrzucenia. Mm. To nie jest idealny numer w ogóle. Samo to, że one się tutaj pojawiają, to też jest dla nich sława, tak samo jak ten Eryks się pojawia, wręczając nagrodę. Ja rozumiem, to mogą nie być najmądrzejsze dziewczyny na świecie, nie? Ale czym one sobie zawiniły? Tym, że nagrały TikToka pod jakiś po prostu głupi numer albo numer, gdzie są jakieś wersy kontrowersyjne? No życie, taki jest internet, taki jest TikTok. Jeżeli zastanawiałeś się, kto tego słucha, Co tam to było? są ich odbiorcy. Pod kopułą i słabość intelektualna, że tłumaczenie czegokolwiek wydaje się bezcelowe. Spokojnie można się wzyknąć, bo zaraz wszyscy jego koledzy o tym wiedzą. Co? Co ty wrzucasz? Wici, coś, coś ty wrzucia do internetu. What the fuck, Dobra, idziemy man? dalej. Jeżeli zastanawiałeś się, kto tego słucha, What? ja. to są ich odbiorcy. Mam siedzenia tylko dwa. Jedy o, decyzja. Znam ją. Nie, produkcje są na nieco wyższym poziomie, ale dla mnie tam nie ma nawet wartości rozrywkowej. Bo pseudo-gangsterka może być śmieszna, ale nie przez kilkaset numerów. Bo to nie jest jedna płyta. Kazior to jest maszyna do robienia muzyki, stary. Dwie kule w Ona to taka wariatka. Naprawdę Nie no, Kazior umie rapować. To chyba jako... Tak technicznie to wydaje mi się, że jest naprawdę... Jeśli nie najlepszy z GMW, to naprawdę w pierwszej trójce Żydzę czasami i wstydzę, jak widzę, czym się jarają, czego słuchają. Zacytuję ci więcej, bo powiedzą, że wyrywam z kontekstu. Przykro mi, ale tam nie ma kontekstu. Wszystkie teksty są o pseudogangsterce, na i korzystaniu z usług modelek z Dubaju. Mordowierz mi, przy mnie nawet te le... walę w p. Walę w p? ile tego gnoju płynie? Nie przerywaj, pan! Lepiej, jointa przynieś mi. Pije, Hennessy. Ona wrzuca tabletki. Słuchajcie hip-hopu. Słuchajcie, analizujcie, analizujcie, co mówią ci ludzie. Dobra, to mnie rozbawiło rzeczywiście. Pan Matczak, on chyba nie wiedział, w jakim kontekście to zostanie użyte. E, no, ciekawe, ciekawe. Poza szefami to Bibice lubiłem, ale odszedł teraz to chyba Krąkel. Krąkel też tak, jakby buduje swoją markę. Ale chyba nie odchodząc jednocześnie, nie wiem jak to zostało rozwiązanie. Rozwiązane. Teraz wieżaka Co? Biały szron, biała kość grudy trafia do ludzi. To co obudzi dziś kluby, a za to ona będzie brać z buzi do Hu, Sorry, rycia głowy ciąg dalszy. Kodeina, jeśli kok... To tylko Boliwia. Tutaj czpunki latają mordo na Tilidinach. Uwaga, jest też gangsterka. Szara taśma na kostkach z Kolumbii, a lateksy zakładam na dłoń. Czarna maska na twarzy. Dlatego, bo psy nas przyłapać chcą. Stary, zobacz jak te linijki są poskładane. To wygląda, jakby brał te teksty z automatycznego translatora jakichś brazylijskich seriali. No dobra, to nie są najmądrzejsze teksty właśnie to jest takie inspirowanie się rzeczami, które, nie wiem, w gimnazjum mogą imponować, natomiast, no i też wynikają z tego, jaki ogólnie jest rap i za oceanem i nie tylko po prostu możemy gdzieś się silić na jakieś mądrzejsze rzeczy, tylko właśnie jest ten aspekt rozrywkowy, tylko... Nadal, ja naprawdę bym to wszystko przebolał, gdyby poza tym światem Malik był bardzo family friendly i, i naprawdę te dzieciaki mogą słuchać sobie tych numerów, one mogą być nawet momentami głupie, mogą być nawet momentami demoralizujące, ale jeśli ich autor w świecie realnym zachowuje się tak w 100% bez zarzutu, to naprawdę e, nie miałbym nic e, do powiedzenia w tym temacie. Byłbym bardzo szczęśliwy, zadowolony. Pokazówka taka umiejętności składania. Za to kasztańska muzyka to według niego taka, która jest słuchana tylko na rynku polskim. Kasztańskiej muzyki, kasztańskiej mam na myśli takiej, która jest tylko na rynku polskim słuchalna. Natalian Janoszek, to było oczywiste, że ty będziesz zdobywała sukcesy na całym świecie. No dobrze, czyli jaka tak naprawdę, no bo... Wydaje mi się, że jest bardzo mało takiej muzyki, która jest tylko słuchana w Polsce, że tylko u nas się przyjmuje, że co, że disco polo, nie wiem, w Hiszpanii mają swój odpowiednik disco polo, we Włoszech też w zasadzie mają te swoje Italo disco banalne. W Stanach jest country, jest cała masa banalnej muzyki, chociaż teraz to w zasadzie rap jest bardzo banalny pod wieloma względami, tam również. Więc trudno, Malik na swoim Discordzie często wchodzi pogadać się ogólnie jak gada normalnie, to wartościowe rzeczy przekazuje Bąza I ja o tym wiem wszystkim. Dlatego mówię, że Malik jest inteligentnym typem ogólnie, tylko że źle rozpoczęliśmy naszą relację, bo odebrał moją krytykę jako jakiś atak, a to była tylko krytyka niektórych zachowań. Oprócz tej krytyki było również dużo pochwał w innych miejscach. No ale tak to bywa w internecie, że siłą rzeczy. Sióle rzeczy momentami pojawiają się spiny, ale wydaje mi się, że dałoby radę to normalnie rozwiązać, jak człowiek. Proszę tutaj nie przywoływać tych wersów, proszę tutaj odbijam się, po prostu światło, nie mam tego jak lepiej ustawić, ale tutaj nie ma żadnego ło łojotoku. Wszystko jest fajnie, wszystko jest dobrze. Życzę wszystkim takiej cery, żeby mieli taką piękną jak ja, bez trądzików, wszystko ładnie. A że mu wtedy nagrałem filmik po bieganiu, i rzeczywiście miałem spocony, gdzieś tam jeszcze, sapiący e, i z nieułożoną fryzurką, to inna sprawa po prostu. No nie, nie przyszło mi do głowy, żeby nagrać wideo odpowiedź Malikowi, kurczę, gdzie będę się, nie wiem, malował albo szykował na to specjalnie. Taka była sytuacja wtedy. No i cóż, i on to podłapał. Tak to bywa w internecie, że każda rzecz może być rozdmuchiwana, ale na szczęście to było dawno i nieprawda. No i nie wiem, mam nadzieję, że ten film się jakoś kurczy, nie rozniesie i ktoś go nie uzna za krytykę jakąś, czy tam hejt, czy przywalanie się, bo ja naprawdę tutaj bardzo rzeczowo staram się podchodzić do tego, jak tylko się da najbardziej po ludzku. I, no, jak widzicie, chyba dobrze mi wychodzi. I że zachwycisz nie tylko Chiny, ale także Hindusów. Wypnij no. Będę ją Załadna żeby by robić ją w tył. Otwórz się. Pokaż tą buźkę. Pokaż te... Ja... Ile ten kre... ma lat? Ja już 35 lat mordził. Jak dla mnie reszty nie trzeba. No i właśnie, dlatego z racji, że Malik to już jest taki dojrzały mężczyzna, to należy oczekiwać od niego trochę tego, żeby... Czasem te emocje pohamował, i czasem na przykład nie odpowiadał agresją na agresję swoich jakichś małoletnich hejterów, którzy zrobią głupotę. To jest dorosły facet. W żaden sposób te dzieciaki nie mogą mu zaszkodzić. Ich krytyka czy ich głupie zachowania nie mogą mu w żaden sposób zaszkodzić. I on jest na tyle właśnie już takim ogarniętym ziomkiem z dużym dorobkiem, że powinien. Móc to jakoś przemóc i nie odpowiadać w taki sposób, jakby był w gimnazjum, to naprawdę bardzo by się chwaliło, gdyby on był zdolny do tej refleksji i wielokrotnie się hamował. Ba, a może też jest tak, że byłoby takich sytuacji jeszcze więcej, a on rzeczywiście się w wielu sytuacjach hamuje i w jakiś sposób też no, nie ma wielu dramek, my tego nie widzimy i tego nie doceniamy. Tak też może być. No, ale jednak, no ja też jestem po 30 i. I zdaję sobie sprawę, że nie zawsze człowiek jest w stanie się pohamować. Czasem odpowie jakoś hamsko komuś. Ale należałoby do tego dążyć. Szczególnie jak się ma stylu odbiorców i tak duży wpływ na rzeczywistość jak on. A nosek znów biały jak kreda. Dla mnie też reszty już nie trzeba cytować. Myślę, że już wiesz o czym mówimy. Jesteście zazdrośni, że nie macie pieniędzy. Jesteście goli w ryj. Takie gadanie cebulaków, zazdrośników. A twoim stanem jest... A i właśnie, jeszcze jedna rzecz, i te osoby, które krytykują nie zawsze muszą być zazdrośnikami. Czasem po prostu wynika to z jakiegoś takiego zauważania, społecznych, szkodliwych zachowań. Ja naprawdę życzę dobrze. W żaden sposób nie zazdroszczę, ba w wielu sytuacjach naprawdę nie zazdroszczę, bo my widzimy tylko jakąś fasadę, nie wiemy tego, jak to życie wygląda poza kamerami, poza socialami i są ludzie z ogromnymi zasięgami, którzy mogą być turbo osamotnieni, otoczeni tylko przez interesownych ludzi, przez jakichś podpowiadaczy różnych decyzji, sam Malik o tym wspominał że wytwórnie wysyłają jakichś ludzi do zaprzyjaźnienia się z nim, żeby po prostu zmienił dystrybucję podpisał jakiś kontrakt, tak to wygląda w ogóle mu nie zazdroszczę pod tym względem, więc nie ma tutaj zazdrości, wręcz przeciwnie natomiast no życzę mu jak najlepiej życiowo żeby właśnie był jak najbardziej odporny i żeby nie napędzał tej agresji w drugą stronę również, bo to jest totalnie niepotrzebne, nawet jeśli ktoś bezmyślnie coś tam uderzy w jego stronę albo skomentuje. Zazdrość to zawsze był pierwszy punkt obrony ludzi lekkich obyczajów, tak coś pamiętam. Nie wiem insomnia, ale w sensie domyślam się, o co ci chodzi. Typ jest z wieku białasa. No i widzicie, i na przykład w przypadku Białasa, przy całych nam jego różnych odpałkach, które miał kiedyś, że bardzo taki był do psodu, to jednak gdzieś przyszedł ten spokój, nie? Że takie ustabilizowanie się i wydaje mi się, że z każdym kolejnym rokiem u każdego to przychodzi trochę inaczej, w innym wieku, ale u Malika też to przyjdzie, że będzie spokojniejszy. Co nie znaczy, że nie wiem, że straci jakoś tam w oczach swoich fanów, wręcz przeciwnie. Co za finansowa, a nie zwykła Beka? Rozwinąłem pod tym względem swoje skrzydła, że zacząłem freestylować, wiesz. Andrzuromski freestyluje, czasami się w tym dobrze <laughs> czuje. Wszystko brzmi jak komedia. Podjeżdżam do Żyda, on bierze kilka gram. Ona do mnie dzwoni, a tryb samolotowy mam. No, no tak, tak, tak. Ma... Co to był za ziomek swoją drogą? Ominął, ominął, Mam minę, kilka twarzy, zrobiłem ją na kilka razy. Mówi, że nie wybaczy zdrady. Duże Rambo mam przy sobie. Powiedz coś, a testuję je na tobie. <śmiech> <śmiech> dobrze, dobrze, szacunek. No i właśnie, i ten ziomeczek, który jest w takiej niezręcznej sytuacji, on widzę po że wie, że to wcale nie jest nic wow, ale koneksje z raperami w świecie dziennikarskim są ważne i dlatego właśnie nie robię wywiadów, nie biegam za nikim, bo wystarczy jedna krytyka, jedna krytyka, która tak naprawdę nie jest powiązana z nikim personalnie i oni już przez swoje wielkie ego mogą się obrazić, więc po co robić się pod górę. Na szczęście jest całkiem dużo... Pozytywnych raperów, którzy podchodzą do tego inaczej. Dobrze. Ziomek malika nie pamiętam skąd go prezentował, że uczy się dopiero rymów i dopiero zaczyna się uczyć. Oj. oj. Nie no, życzę dobrze, tylko że to nie było nic, co by było robiące wrażenie. Przynajmniej na mnie, przepraszam, ja się nie znam. Ha, bo druga część dopiero będzie to tylko 8 minut to ma. się to pooglądał. Ja lubię, no. Czemu on to na party podzielił? Czekam aż z tym ma Alvarezem będzie jechał. A nie, że z nim nie jedzie. Co to ma kurwa być? Czemu dlatego? Tak szczerze, ja mam taki apel do Grand The Connection. Grand The Connection. Ja rozumiem, że czasy się zmieniły i No dobra, i co? On teraz będzie tutaj gadał? Wrażenie bardziej wywarło, żeby Skrępacy zaczął tam nawijać swój tekst bez bitu publicznie. No to prawda, raperzy powinni e, być zdolni do czegoś takiego, żeby nawijać swoje teksty Moim nawet zdaniem, bez bitu. Malikę... Nie, to, że ludzie nie potrafią czytać między kulturalnym. Zresztą, że z dupy do papy, i tak dalej, to, to wszystko dymał Sebastian. Hmm. Moim zdaniem, Malik jest bardzo kulturalnym y, artystą, który ma do przekazania wiele wartościowych rzeczy młodemu pokoleniu. A to, że ludzie nie, to, że ludzie nie potrafią czytać między wierszami i y, doszukują się tam, jakiegoś tam degenerowania społeczeństwa, i tak dalej, to dla mnie jest szeroko niezrozumiałe. Dobra, no i tutaj też trzeba brać pod uwagę, że wypowiedź Nitro to też jest polityka. Nitro ma konflikt z Sentino, Sentino ma konflikt z Malikiem, więc Nitro nie jest potrzebne Negatywnie, negatywne komentowanie e, ruchów Malika w żaden sposób. Pamiętajcie, rap to jest tylko polityka, niestety. Mało jest takich osób, które mówią szczerze to, co myślą, niezależnie od tego, czy im się to opłaca, czy nie. Ja staram się to robić, ale to też nie zawsze tak wygląda, więc. Okej, okay, ja myślę, że Nitro też jest na tyle inteligentny, że wie jednak o co chodzi przy tych przysrywaniach się do Malika pewnych i, i takich rzeczach, które rzeczywiście ludziom nie pasują. Że na przykład taki Stanowski zauważa te niektóre wersje. I tu nie chodzi o czytanie między wierszami, wierszami bądź nie. Tylko chodzi o to, że momentami te zachowania są rzeczywiście szkodliwe, nie do końca godne kogoś, kto ma tak dużą pozycję na scenie. A daje się tak bardzo prowokować. Często totalnie bez potrzeby. Jakby naprawdę świat byłby lepszy, gdyby niektóre rzeczy się nie działy z tych odpowiedzi. Wrażenie bardziej wywarło, żeby skrępacji zaczął tam nawijać. To, to czytałem. No dobrze. może wiesz, z tego, że. my też. Ja i taki przeciętny Polak, no to wywodzimy się z różnych puli, puli genetycznych i wiesz. Podczas gdy ja robię biznesy w Los Santos to ty robisz biznesy kurwa, w żabce, nie? Ja ostatnio zainwestowałem 2,5 miliona euro w papiery wartościowe, złoto i kryptowaluty i dodałem to do mojego portfolio nieruchomości <laughs> złota i innych metali szlachetnych, a ty właśnie w tej żabce kurwa, zastanawiasz się, czy zainwestować w masło czy mleko. I to, to, to jest chyba problem, nie? Więc... Okej, okay, bardzo, bardzo zastanawiające jest to, czy to jest na serio, czy to jest żart, czy tak naprawdę, nie wiem, w jakiś sposób to było tylko po to, żeby się Nitro mógł pochwalić. Nie mam pojęcia. Nie wchodzę w ten internetowy świat. Obejrzeliśmy sobie materiał Grandę, pierwszą część. Moim zdaniem zdecydowanie druga część była bardziej treściwa, natomiast tam też było trochę do podyskutowania. Starałem się jak mogę. Gadaliśmy godzinę i 40 minut na temat dwóch materiałów. Jeden miał 9 minut, drugi miał 15 minut. Jeśli macie dużo wolnego czasu, obejrzyliście to sobie teraz, albo obejrzycie to sobie później, albo obejrzycie zapis na YouTube. zachęcam do zostawienia komentarza. Myślę, że tutaj zostało wypowiedzianych dość dużo ciekawych wypowiedzi gdzieś tam. Wypowiedzianych, ciekawych wypowiedzi, że jednak troszeczkę mogłem dodać od siebie. Jak ja na no to patrzę, jeśli kogoś to ciekawi, to bardzo mi miło, jeśli nie, no to sorry. Tak jest internet, jest z nim bardzo dużo miejsca. Dzięki za to, że tutaj byliście w jakimś ograniczonym gronie, ale bardzo się cieszę, doceniam to mega i co? I chyba tyle na dzisiaj. Jeśli chcecie tutaj wpadać częściej, to oczywiście zapraszam, będzie mi bardzo miło, powoli dobijamy Tysiaka i teraz się z Wami żegnam, miłego wieczoru, trzymajcie się, cześć!